Ahoj, kosmiczni kowboje, witajcie na kosmicznym szlaku tej kosmicznej żeglugi. Cześć, to są kosmiczni kowboje, ja jestem Krzysiek Seran, a przy mikrofonie po drugiej stronie Wisły jest Kamil Borek. I jest to, już zapomniałem, 7 sezon kowbojów, chyba tak? Drugi odcinek o Andorze, w którym zajmiemy się odcinkami 4, 5 i 6 tegoż Andora. Jesteśmy na półmetku serialu, przepraszam, sezonu. Ten sezon będzie miał 12 odcinków. I chciałbym powiedzieć, że już wyklarowało nam się, że to najwyraźniej będą takie 4-3 odcinkowe historie. Tylko teraz zajrzałem na listę przyszłych odcinków i to się zaraz skomplikuje w dziwny sposób. Bo widzisz, pierwsze 3 odcinki napisał Tony Gilroy i wyreżyserował Toby Haynes. Okej, okay. Ten pakiet, który dzisiaj omawiamy, napisał brat Tonego, Dan Gilroy, i wyreżyserowała Susanna White. A zaraz potem coś się komplikuje, bo odcinek 7 robi duet reżyseria Benjamin Cayron, scenariusz Stephen Schiff, a potem kolejne 3 odcinki reżyseria Toby Haynes, ten od pierwszych 3, scenariusz Beau Willimon, i potem na 2 ostatnie wraca ten duet z 7, Benjamin Cayron i Tony Gilroy. Przepraszam, Tony Gilroy wraca, a nie ten Stephen Schiff, który najwyraźniej napisał tylko jeden odcinek, albo Wikipedia nie wie, co mówi, bo te odcinki jeszcze nie wyszły. W każdym razie, gdyby traktować to poważnie, to wygląda na to, że tak, będą 3 odcinki Benjamina Carona, tylko zostaną rozbite, że będzie 1, potem znowu tercet Tobiego Haynesa. Ale czekaj, ale to z kolei nie ma sensu, bo po premierze Andora była mowa, że Toby Haynes wraca na 3 ostatnie, więc ta lista jest jakaś podejrzana. Znaczy, IMDb pokazuje to samo. Toby Haynes reżyseruje od 8 do 10. Dobra, to zobaczymy. W każdym razie dostaliśmy drugi pakiet 3 odcinków. I też tak jak w ten sposób je omówimy jako pakiet. I nie chodzi mi tylko o to, że czekaliśmy 3 tygodnie z nagraniem tego odcinka, tylko że skupimy się raczej na pojedynczych wątkach, tak jak się rozwijają przez te 3 odcinki. Nie będziemy skakać, że no, w pierwszym odcinku jest tyle Andora, a potem przechodzimy do nie wiem, Mon Mothmy, bo to trochę nie ma sensu. Powtarzamy też formułę pierwszego pakietu, to znaczy mamy 2 odcinki dość powolnego rozstawiania pionków i rozbudowywania scen, postaci, zawiązywania relacji i tak dalej, definiowania tego, kogo właściwie widzimy na ekranie, i dopiero w 3 odcinku oni robią rzeczy. Ale jak już zaczną robić, to rany boskie. 6 odcinek to może być pod względem jakości tego, jak czas trwania przekłada się na jakość, to mogą być najlepsze Gwiezdne Wojny kiedykolwiek. Jakby tak dobrych 45 minut jedna po drugiej, to chyba w filmach też nie ma. Tak, a przy tym nie dałoby się tego zrobić bez tych pierwszych dokładnie 2 odcinków. Tak jak w tym pierwszym pakiecie. Tak, jakby ci ludzie wiedzieli, co robią, i dlatego tak to nakreślili. Tak. Tak, no bo bardzo krótkie streszczenie, co się dzieje. 4 odcinek zaczynamy praktycznie tam, gdzie skończyliśmy 3, to znaczy Luten odlatuje z Cassianem z Frixa i okazuje się dość rozsądnie, że jeszcze na statku Luten musi tak jakby zrekrutować go raz jeszcze. Jeszcze raz go namówić do roboty, no bo Cassian tylko jakby zabrał się z nim, żeby ocalić skórę, więc tak naprawdę dopiero teraz Luten mówi mu, że po pierwsze jest tam świetna rozmowa, w której on jakby nie daje... Jakby to powiedzieć? Cassian prezentuje mu pewną wersję siebie, Luten wie, w jakim stopniu Cassian jakby oszukuje jego, a może i do pewnego stopnia sam siebie. I w trakcie tej jednej świetnej rozmowy jakby Luten jest w stanie go zrekrutować, przynajmniej jeśli nie do szerszej rebelii, to do jednej roboty. Jak Luten to ujmuje, tam 5 dni, wysokie ryzyko, duże stawki. No bo... Znaczy, jeśli chcesz, to możemy to już teraz puścić. A prawda, bo ty masz ciekawostkę dla słuchaczy. Znaczy tak, bo stwierdziłem, że to są na tyle... Dialogi są na tyle dobre i stanowią tak integralną część tych odcinków, że warto by było przynajmniej częściowo je pokazać. A wprowadzasz pewien patriotyczny twist. No tak, no bo nie będę tego po angielsku puszczał, no bo jednak
jesteśmy polskim podcastem, nie każdy musi rozumieć po angielsku. Szczególnie, że no, jest tutaj sporo do zrozumienia, sporo niuansów, więc to nie jest, nie są proste dialogi, więc nie chciałem po angielsku, więc są w zdubbingowanej wersji. No dobra, dawaj. Drodzy słuchacze, ja nie obejrzałem ani minuty z polskim dubbingiem, więc będę równie zaskoczony co wy. Ja obejrzałem pierwszy odcinek tylko i to wszystko póki co. Może są jakieś opcje, o których nic mi nie wiadomo, ale moim zdaniem masz dwa wyjścia. Albo cię gdzieś wysadzę i zaczniesz uciekać, albo polecisz ze mną i pomożesz mi w ważnej sprawie. Choć oczywiście możesz mnie też zabić i zabrać statek. Co to za ważna sprawa? Trzeba wykraść Imperium jedną cenną rzecz. Wolę jednak pracować sam. Widzę, jak ci to ostatnio poszło. Najlepiej mnie gdzieś podrzuć. I co zrobisz? Będziesz tak uciekał? W końcu cię powieszą, czy ukradniesz cewkę plazmową, czy 20 milionów kredytów. Ja spełnię twoje marzenia za jednym zamachem. To może zdradź mi te moje marzenia, skoro wiesz o mnie absolutnie wszystko. Chcesz solidnie zaleźć za skórę całemu Imperium i zgarnąć za to kasę. Zastanawiałem się, kim jesteś. Kim jestem? Separatysta, rebeliant, buntownik albo partyzant. Coś w tym stylu. A to nie jedno i to samo? No, dla mnie tak. Więc się dogadamy. Nie. Dla mnie to jest jedna wielka ściema. Lepiej tamtym pluć do jedzenia i kraść im błyskotki? Lepiej móc żyć. Lepiej móc jeść, spać i robić swoje. Wcale mnie nie znasz. Walczyłem na Mimban, mając 16 lat. Długie 2 lata. Prosto z więzienia trafiłem w to bagno. Przeżyło tylko 50 osób, w tym ja. A potem okazało się, że z kim walczyliśmy? Ze sobą. Więc błagam. Jeśli chodzi o Mimbam, to byłeś tam tylko pół roku. Robiłeś za kucharza. Przeżyłeś, bo zwiałeś. Ale jedna rzecz się zgadza. Imperium napuściło was na siebie. Przez to mogłeś nienawidzić je jeszcze bardziej. I tak jest. Mówiłem, że cię znam. Ale powierzchownie wiem, co opowiadają mi o tobie ludzie. Resztę sobie wyobrażam. Na przykład twoją nienawiść. Bo nieważne, co próbujesz wmówić mnie czy sobie, i tak w końcu zginiesz walcząc z tymi kanaliami. Więc pytanie jest jedno. Wolisz się teraz w pełni zaangażować w poważne sprawy, czy uganiać się za bzdurami, aż w końcu zostaniesz z niczym? Nie nadstawiałbym karku dla głupiej nawigacji. Przyleciałem po ciebie. Co proponujesz? 5 dni. Duża stawka, duże ryzyko. Zgrany zespół, dobry plan. Jak przeżyjesz i wykonasz, dostaniesz 200 tysięcy. A co takiego mamy ukraść? Kwartalne wypłaty dla całej strefy imperialnej. Nie wiem, co to za aktorzy. Cassian jest dobrany świetnie. Znaczy głosowo właśnie jest fantastycznie dobrany, a przy tym słychać, że aktor jakby nie tylko, że głos ma podobny, ale autentycznie robi z nim to, co Diego Luna. To znaczy ma ten taki gardłowy, chropowaty element. I szept, jakby który... Luna dużo szepcze w tym serialu. Cassian jest świetnie dobrany. Luten jest wręcz zbyt chropowaty jak dla mnie. I przetłumaczyłbym inaczej parę kwestii, ale może wymogi dubbingu sprawiały, że tam dobrano takie słowa, a nie inne. Ale to na pewno. Wypłaty dla całej imperialnej strefy, co to w ogóle znaczy? Sektor, tam pada sektor i to powinien być sektor zachowany. Słuchaj, Max jeszcze nie ogląda Gwiezdnych Wojen, więc ominie mnie dubbing jeszcze przez ładnych kilka lat. I zamierzam się tym cieszyć, ale brzmi dobrze, brzmi spoko. Tak, więc Cassian zostaje zrekrutowany i wysadzony na planecie Aldani, gdzie od razu wikła się w konflikt. Znaczy Luten go o tym ostrzega, że jakby
kierowniczka tego napadu, Vel, ona o tym nie wie. Luten wrzuca jej Andora jako kukułcze jajo, Andora zwanego jako Klem, bo każe mu wymyślić sobie pseudonim na tych następnych kilka dni. Po czym na miejscu sam idzie do niej i Luten przekonuje Vel, że to jest dobry pomysł, że oni potrzebują Andora, że jakby brakuje, od początku brakowało im jednej osoby, że Andor jest wszechstronnie uzdolniony, bo zasadniczo może zastąpić każdą jedną osobę w tym skoku. To nam trochę mówi o samym skoku. Tak, no bo za moment dowiemy się, że skaczą jakby ludzie głęboko przekonani o sprawie, ale tak naprawdę z jednym wyjątkiem nie ma pośród nich przestępcy. Są żołnierze i idealiści i eksperci w różnych dziedzinach, ale nie ma kogoś, kto faktycznie kogoś obrabował, a to jednak dość istotne w tym momencie. Tak, i co trochę tak dobrani z przypadku i no jakby muszą się dopasować do tej roli, a nie to, że zostali do niej tak, dobrani. No, Vel jakby nie jest... Daje się przekonać Lutenowi, więc potem bierze Andora, po drodze mówi mu, że hej, grupie mówimy, że to od początku był plan i że to jest mój pomysł. I po drodze do obozu tłumaczy mu trochę realia planety, na której się znaleźli. Jest to planeta, na której miejscowi ludzie, bo to wciąż są ludzie, aczkolwiek o własnej osobnej kulturze i języku, co jest bardzo dogłębnie podkreślane. Tak jak w pakiecie pierwszych trzech odcinków jakby było podkreślane, że Cassian jest z Kenarii. Kenarijczycy, te dzieci też miały własny język i nie był nam tłumaczony. No i że Imperium tutaj wypleniło tych ludzi z wyżyn, na których się znajdują, nie w ramach ludobójstwa, tylko w ramach przesiedleń, budowy nowych imperialnych osiedli. Kulturowego ludobójstwa. Tak, nowe oferty pracy, nowy styl życia. Co jest czymś, co się zasadniczo wydarzyło na szkockich wyżynach, co Anglicy zrobili Szkotom. I tu jest ważny element, który przegapiliśmy w pakiecie pierwszych trzech odcinków, to znaczy Ferrix jest bardzo inspirowany Irlandią Północną. To walenie w patelnie i tak dalej, to wszystko jest wzięte jeden do jednego. Brakowało nam kontekstu kulturowego, żeby to wyłapać, ale jakby w obu tych historiach twórcy ewidentnie jakby wzorują Imperium Galaktyczne na Imperium Brytyjskim. Znaczy, bo to jest po raz pierwszy chyba Imperium jest właśnie pokazane niekoniecznie jako ta siła, która po prostu wchodzi z butami po to, żeby zabić, sterroryzować, zastraszyć wszystkich dookoła i w ten sposób utrzymywać władzę, tylko właśnie skupia się na tych taktykach, które czasami wręcz trudno jest ludziom zakwalifikować jako coś złego, bo to jest nawet tak przedstawione w tym serialu, że no, założyliśmy strefę ekonomiczną kilkadziesiąt kilometrów dalej i ludzie się tam przenieśli za pracą. I jestem przekonany, że jest wiele osób, które po prostu stwierdziłoby, Ostęp. No, chcącemu nie dzieje się krzywda. Ci ludzie wszyscy poszli tam z własnej woli po to, żeby pracować. Pominiemy przy tym to, że Imperium wysuszyło świętą rzekę, wokół której była zbudowana cała kultura Aldanii. No i co? No i nie doszło do ludobójstwa, nie zabito ani jednej osoby, ale był lud pasterzy Aldanii, a w tym momencie już nie ma ludu pasterzy Aldanii. Nie doszło do ludobójstwa tutaj, aczkolwiek wątek Mon Mothmy, czy że tak powiem drugi plan wątku Mon Mothmy dotyczy przepisów dotyczących planety Gorman, gdzie Imperium z jakiegoś powodu odcięło szlaki transportowe i mieszkańcy planety Gorman będą głodować. A będą głodować, bo to jest... Czy mogę to nazwać easter eggiem? W kanonie Gwiezdnych Wojen istnieje coś takiego jak masakra na Gorman. Czemu doszło do masakry? Bo Gormańczycy protestowali. Czemu protestowali? Bo głodowali. Okej. Okay.
Wiecie, się zastanawiałem, bo miałem wrażenie, że to brzmi znajomo, ale potem sprawdziłem na Wikipedii i właściwie nie mam prawa tego znać. Po czym się zorientowałem, że pomyliłem to z planetą Lerman, czy tam z ludem Lerman, którzy byli chyba tymi pacyfistycznymi... Lemurami. Nie pamiętam. Pacyfistyczne lemury z Clone Warsów, o tym mówisz? Okej. Okay. Chyba tak, to są chyba Lermani. Możliwe. To nie jest tak, że my gdzieś widzieliśmy te wydarzenia, to po prostu było wspominane jako coś, co się wydarzyło w jakichś źródłach. To jest jeszcze ze starego Expanded Universe. Ale skoro on Motmie mowa, więc tak, Andor zostaje wysadzony na Aldanii, za moment pozna grupę i tam potem jakby to wszystko, co się dzieje na Aldanii, jest kompletnie oderwane od innych wątków, które mamy w tych trzech odcinkach, a które możemy dość szybko odhaczyć, bo w sumie niewiele się w nich dzieje, więc na przykład obserwujemy pana Sybilla Karna najpierw w scenie, w której jest zwalniany z pracy razem z, jak się nazywał ten jego kumpel? Już zdążyłem zapomnieć. Nie mam zielonkawego pojęcia. Przełożonym wołsatym inspektorem. Też w znakomitej scenie, w której wołsaty inspektor próbuje się bronić słowami, ale ja nie miałem z tym nic do czynienia, na co słyszę i no właśnie. Po czym Sybil wraca, zabiera swoje bagaże i wraca do domu na Coruscant. Tak, ale ważna rzecz, bo ten przełożony, który ich zwalnia, na pocieszenie jeszcze dodaje, że Karn dostał dokładnie to, czego chciał, czyli Imperium w tym momencie przejmie kontrolę nad tym sektorem. Tak, i tutaj jakby możemy doprecyzować to, co mówiłem w poprzednim odcinku, to znaczy to Primor Morlana to była jakby prywatna, zasadniczo była to prywatna firma wojskowa, wynajęta przez Imperium do dbania o porządek w tym sektorze. Prawdopodobnie miały jakieś inne interesy tam również, bo ta pierwsza planeta, ta Morlana 1 była określona jako jakby należąca do tej korporacji. W każdym razie jest to jakiś osobny twór od sektora korporacyjnego, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Jakby sektor korporacyjny istnieje gdzieś obok, natomiast firma ochroniarska, no, Primor została w ten sposób rozwiązana. I Sybil wraca na Coruscant do swojej mamy, która wita go najpierw siarczystym policzkiem, a potem przytuleniem. A potem w piątym odcinku widzimy, jaką jest apodyktyczną jakby matką tygrysicą, którą syn rozczarował do bólu. Aha. Rozczarował tym, że nigdy jej nie zaprosił na Morlanę 1, kiedy tam pracował. Rozczarował ją jeszcze bardziej, tracąc tę pracę. A teraz to już tak bardzo nie ma dla niego żadnych perspektyw, że ona musi zadzwonić do wuja i wykorzystać tę jedną rodzinną przysługę, którą wuj jest im winien, żeby wuj coś znalazł dla Sybila. Znaczy tak, Sybil przez wszystkie sceny, przez te wszystkie trzy odcinki... Jego nie ma w szóstym, to są tylko dwa odcinki. Tak, przepraszam, przez dwa odcinki, czwarty i piąty, ma po prostu minę zbitego psa. Przez cały czas, co zresztą nawet matka mu wypomina, bo kiedy siedzi smutny, to mu wypomina, że powinien się wyprostować, bo jak tak siedzi, to od razu jego mowa ciała mówi, że na pewno cię zawiodę. Tak, no a jednocześnie, znaczy te dwa odcinki sprawiają, że jestem bardzo smutny o tego wannabe nazisty. Który dodajmy w swoim dziecięcym pokoju ma figurki szturmowców albo może nawet klonów, bo biorąc pod uwagę jego wiek, to mogą być jeszcze figurki klonów. A dodajmy, jest ta scena, gdy jest początek dnia na Coruscant i tam przez minutę do tego małego ich mieszkanka wpada naturalne światło słoneczne. Tylko przez minutę i my widzimy ten jego ciasny świat, z którego on tak bardzo chciał się wyrwać. A jednocześnie problem uciskanej wyższej klasy średniej to jest Coruscant. Tutaj jest 1000 poziomów, do którego słońce nie dociera nigdy. Więc jakby oni w tej drabinie społecznej mają bardzo daleko od dna. No tak. Nawet jeśli mieszkanko jest ciasne. Znaczy,
Tak, bo jakby przede wszystkim ma do czego wrócić. Jakby to nie jest tak, że został bez dachu nad głową, ma do czego wrócić. Ma rodzinę, która ma koneksje na tyle duże, że no, można kogoś poprosić o pracę. I... Poczekaj, zaraz zobaczymy, co wujek mu znajdzie. No ale tak, jest tam jakaś... Pytanie, bo to na razie pozostaje jeszcze niedopowiedziane, kim jest ten wujek, bo jakby... Tak, to może być imperialny, to może od być polityka mafiozo, do gangstera. Tak, się okaże. No w każdym razie Sybilla zostawiamy w odcinku piątym, gdy siedzi na swoim dziecięcym łóżeczku i wpatruje się w hologram Cassiana wykonany w imperialnym więzieniu. Tak, brakuje tylko, żeby siedział w łóżeczku w kształcie Ferrari. Jest taki cytat, nie pamiętam czy scenarzysty, czy reżysera, czy jeszcze kogoś innego, gniewu Kana, o relacji Kana z Kirkiem. I ten cytat sprowadza się do pytania, który z nich siedział latami i myślał o tym drugim? Więc to jest Sybil. To jest z takich mniej górnolotnych nawiązań, to jest to, że dla Karna to był najgorszy dzień w jego życiu, dla jego Luny to był wtorek, dla Andora to był wtorek. Coś takiego, tak. Obserwujemy też z bliska pracę Imperialnej Służby Bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że tak to przetłumaczyli, bo to pozwala zachować akronim, nie zmieniając kolejności literek. I to są ludzie w białych mundurach. Dyrektor Krennic wprowadził pewien problem w Rogue One, bo on nie był z tej służby, chociaż miał taki sam mundur i to mi trochę miesza. A dyrektor Krennic był z czego w takim razie? Z inżynierii? Odbudował Gwiazdę Śmierci. Co ma do tego imperialna bezpieka? Oni mają... Może to jest coś... Może to jest zmiana, która zajdzie w tym serialu. Może te powiązania między... Oni mają białe mundury, bo w Nowej Nadziei na Gwieździe Śmierci, jak jest narada Tarkina z tymi tam różnymi oficerami, jest tam jeden starszy gość w białym mundurze. I potem jakby materiały dodatkowe powiedziały nam, on jest z Imperialnej Służby Bezpieczeństwa. To w ogóle jest pułkownik Yularen, który jest bohaterem Wojnach Klonów, jako tam generał czy admirał republikański jeszcze, jako trochę młodszy człowiek. W każdym razie, więc poznajemy nowy pakiet bohaterów, antagonistów. Mianowicie jest porucznik Deidra Miro, która jest jedną z niewielu kobiet pracujących dla Imperialnej Służby Bezpieczeństwa. W ogóle zaczynamy od spotkania wyższych oficerów tej służby. Spotkanie prowadzi ich szef, który on się nazywa Pentagast? Tak. I on zasadniczo, że odbiera od nich raporty i tam widzimy, że Deidra jest jedną z dwóch, czy może trzech kobiet na tym spotkaniu. I ktoś mu zdaje raport, pan Blevins zdaje mu raport z incydentu na Ferrix. Na razie nie zna szczegółów, bo dopiero musi tam polecieć i przyjrzeć się sprawie na miejscu. Ale mówi, że na miejscu odnaleziono skradzioną jednostkę nawigacyjną Starpath N9 i to bardzo przyciąga uwagę Deidry, bo jak potem dowiemy się z jej rozmowy z kolei z jej asystentem, to tę nawigację skradziono z bazy Stiergard, która jest w sektorze, którym ona się zajmuje. Więc nominalnie to daje jej jurysdykcję, żeby mieć wgląd w incydent na Ferrix. Tylko że tenże Blevins jakby gardzi nią i jej ambicjami i mówi wal się, więc ona bierze sprawę wyżej do Pentagasta i Pentagast mówi wal się, tylko trochę ładniej. Ja powiedziałem tak szybko, że tak, to jest Pentagast, to jest tak naprawdę Partagast. Jeszcze lepiej. Tak, Deidra próbuje go przekonać, że ona widzi wiele takich spraw, gdzie powtarzają się metody działania, ale nieopatrznie mówi, że tak poza tym to instynkt jej podpowiada, że tu się kroi jakaś szersza rebelia. No i tamten bardzo czepia się tego słowa. Elena Odchodny mówi jej, że jej wyniki aresztowań są zdumiewające, dużo wyższe od średniej, oby tak dalej. Tak.
Tak, żebyśmy nie myśleli, że mamy do czynienia tutaj z pozytywną postacią. Imperialna Służba Bezpieczeństwa. Ja się tu nie spodziewam pozytywnych postaci. Też nie, ale wiesz co, bywa tak, że czasami, wiesz, trafiasz na kogoś, kto... komu wydaje się, że ma jakby ideologię, tylko nie zauważa, że no Imperium jest złe, ale potem może przejdzie na stronę tutaj bohaterów. Są dwie kluczowe rzeczy, a kilka kluczowych rzeczy. Po pierwsze, w serialu Andor ludzie nie są dobrzy lub źli, ludzie są skomplikowani. I to się tyczy wszystkich, których znaczy widzieliśmy. W przypadku Dedry mamy dokładnie to samo, co mówiłem w przypadku Karna, tak, że To jest osoba, która jakby w innym filmie mogłaby być główną bohaterką, bo to jest dokładnie ten sam typ, że jakby nie potrafi zostawić czegoś, co jej nie gra. Potrzebuje dojść do sedna sprawy. Dodajmy też, że Deidra przeszła do Imperialnej Służby Bezpieczeństwa z organów ścigania, z policji czy jakiegoś takiego inspektoratu, co jakby sytuuje ją na pozycji jakby to powiedzieć, jak jeden z moich ulubionych autorów, którego nazwiska teraz nie mogę sobie przypomnieć oczywiście, Robert Harris, autor na przykład autora Widmo, on pisze wiele thrillerów politycznych i on pisze też czasami książki umieszczone w alternatywnej historii, więc na przykład ma powieść o alternatywnej Europie, gdzie II wojnę światową wygrali naziści. Więc żeby znaleźć nam dobrego Niemca, który będzie pozytywną postacią, którą możemy śledzić, no to po pierwsze, on jest teraz policjantem, nie zajmuje się polityką, nie zajmuje się uciskaniem palszej, że policja jest polityczna i tak dalej. Nie, no, oryginalnie jest z łodzi podwodnej, bo Robert Harris, żeby znaleźć dobrego Niemca, który prawdopodobnie nie popełnił zbrodni wojennej, musiał szukać na łodzi podwodnej. Tak, żeby był z daleka od jakichkolwiek ludzi, który mógł skrzywdzić, to będzie zamknięty na dnie morza. U boty zatapiały cywilne statki towarowe, czym wciągnęły... No, nieważne. Do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że Deidre ma ten background jako, że no ona była policjantką, tak? Czyli kogo ona uciskała jako imperialna policjantka? No przestępców, więc jakby jest tutaj ten margines. Mm-hmm. Natomiast to jest słuszna to jest Deidre, tak przy okazji. Ale mam wrażenie, że wymawiają to tak, że tam słychać i mimo wszystko. Być może, że wymawiają to z takim przedłużonym Deidre. Puenta, do której zmierzałem dotąd, jest taka, że w Gwiezdnych Wojnach zazwyczaj mamy dwie figury imperialne i jedna to jest uosobienie imperialnego terroru i ucisku, szturmowiec, który wyeliminuje wszystkich cywilów i ani mu drgnie po wieka, a druga to jest ten zagubiony oficer na drodze do zostania rebeliantem. Andor się w to nie bawi. Serial Andor się w to nie bawi. I mamy tutaj ludzi, którzy są w tym systemie, którzy, dajmy na to, zaryzykują życiem w obronie dziecka i zarobią za to kulkę. Mamy to w 6 odcinku. Więc myślę, że Deidre jest po prostu kompetentna i chce robić swoje i prawdopodobnie na jakimś poziomie wierzy w imperialny porządek jako lepszy sposób organizacji galaktyki, ale nie dlatego, że marzy jej się ludobójstwo czy dwa, tylko autentycznie myśli, że dzięki temu ludzie są bezpieczniejsi. Znaczy tak, jakby jestem w stanie sobie wyobrazić rzeczywistość, w której Deidre zostaje prawdopodobnie, znaczy na pewno nie dobrowolnie, ale wcielona do rebelii. Właśnie ja nie bardzo. To nie jest... Nie mam tego poczucia. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to że mamy tutaj Deidre i jej asystenta, między którymi jest taka typowa relacja. On bardzo w nią wierzy. On jej bardzo pomaga. On zostanie z nią po nocach, po godzinach pracy. Będzie razem z nią, nie wiem, łykał ekstazy, czy cokolwiek to było, żeby mieć siły do tej... Tak, ludzie łykają ekstazy po to, żeby się uczyć po nocach. Miałem na myśli, wiecie co miałem na myśli. To inną rzecz. Jestem rodzicem rocznego dziecka. Co ja wiem o narkotykach? Jak myślisz?
Może jakbyś wiedział więcej, to byś nie był tak zmęczonym rodzicem. Mówisz. Dziecka. Ja słyszałem, że studenci medycyny zawsze wiedzą, co tam, no, jak się ratować przed sesją. W każdym razie. Oczywiście, więc tak, więc Dedra nie jest w stanie przekonać Partagasa do swoich racji. Potem właśnie ma taką długą sesję zakuwania ze swoim asystentem, żeby znaleźć te jakby dowody, że to naprawdę są te same metody i tak dalej. Ale w tym pakiecie jeszcze nie osiągnie tego sukcesu. Więc to jest jej wątek. Blevins tymczasem w odcinku 5 leci na Ferix, gdzie widzimy początki imperialnej kontroli, to znaczy wywalają tam ludzi z jakiegoś pięciopiętrowego budynku, żeby zainstalować tam miejscowe biuro ISB. Znaczy to jest w ogóle chyba hotel. Niech będzie, że hotel. Coś takiego wspominają, że to... Gdzie tam mamy właśnie scenę, gdzie jakiś... To nie może być chyba jego podwładny, jeśli to jest jakiś zwykły żołnierz, a jest w ciemnym mundurze. W każdym razie Blevins instaluje go tam jako imperialnego szefa. On jest zasadniczo porucznikiem, ale przychodzi do niego z pytaniem: panie Blevins, ja wiem, że nie wiąże się z tym wyższe wynagrodzenie, ale czy mógłbym być... Boże, jakie on słowo używa? Prefektem. Tak, czy ja mogę tu być prefektem? Na co Blevins odpowiada mu oczywiście, że jak dla mnie możesz założyć suknię balową, byleby tutaj wszystko sprawnie działało. I w ten sposób chyba pan Tigo zostaje prefektem, skoro zostało to w jego dyspozycji. Znaczy, to sporo tłumaczy ogólnie w Gwiezdnych Wojnach. W Gwiezdnych Wojnach jest dużo różnych tytułów ludzi, które nie zawsze mają sens. I być może to tłumaczy, jak to się dzieje. Tak. I to jest wątek ISB w tych trzech odcinkach. I z takich luźnych rzeczy, no to podążając za Lutenem, Luten wysadziwszy Andora na Aldanii, dużo słów, leci na Coruscant, gdzie obserwujemy go w jego roli cywilnej, w jego przykrywce, a może to jest prawdziwy on, a rebeliant Luten jest przykrywką, trudno powiedzieć. W każdym razie najpierw przechodzi transformację na statku i to jest znowu jedna z tych scen, o których mówimy, że to trzeba obejrzeć, bo jak po prostu mówimy, Luten się przebiera w swój cywilny strój, to nie znaczy absolutnie nic. To trzeba obejrzeć. Trzeba obejrzeć te gesty, które on robi, kiedy próbuje wejść w rolę i przypomnieć sobie, jak to jest. On musi odnaleźć w sobie miękkość. Musi sobie przypomnieć, tak, jak to jest nie mieć problemów. I zresztą potem, kiedy wita Mon Mothmę w swoim lokalu, a dodajmy, zajmuje się sprzedażą historycznych artefaktów, mówi jej, że jego galeria, że to jest nieoficjalna świątynia cierpliwości na Coruscant, tu nikt się nie spieszy, tu nikt nie ma żadnych problemów. Mon Mothma z kolei przyleciała po prezent dla swojego męża, więc on najpierw prezentuje jej ceremonialną utapańską pałę, po czym kiedy Mon Mothma mówi mu, że wolałaby, żeby jej mąż Perrin, żeby poszerzyć jego horyzonty i nie kupować mu kolejnej sztuki broni, to on prosi ją na... Mąż już jest pałą, nie potrzebuje kolejnej. To Luten prosi ją na zaplecze, gdzie opada jego maska i jej maska i od razu zaczął mówić o finansowaniu. Nie używają jeszcze słowa rebelii, ale mówią o finansach. Mon Mothma mówi, że mam pieniądze, tylko nie mam jak ich przelać. Wszyscy mnie śledzą mnie w Senacie, kiedy wchodzę do banku, nie poznaję tych ludzi. Luten zauważa, że przyleciała tutaj z nowym kierowcą. Kierowca swoją drogą jest zagadywany przez asystentkę Lutena, z którą on też ma taką ciekawą relację. W kolejnych scenach zobaczymy, że to nie jest Luten i jego pracownica, to jest ewidentnie Luten i jego wspólniczka równa z równym co najmniej. Tak, bo jakby nawet na początku miałem takie, że byłem przekonany, że Luten jest jakby jej mentorem, że ona jakby wie o tym, co Luten robi po godzinach, ale że jest jej mentorem, a ewidentnie widać, że w kolejnym odcinku zobaczymy, że to ona czasami, on potrzebuje jej bardziej niż ona jego. Tak. No i Mothma, rozwiązaniem Mothmy jest, żeby wprowadzić kolejną osobę do konspiracji, czemu Luten jest bardzo przeciwny, ale daje się namówić Mothmie i wychodzą z zaplecza i to jest bardzo ładne sekundowe ujęcie. Andor ma mnóstwo scen, gdzie w trakcie sekundy dzieje się coś ważnego, bo Mon Mothma dostaje ten sam moment, co on na orbicie.
Mon Mothma też widzimy, jak ona z rebeliantki staje się na powrót senatorką, która po prostu przyleciała do galerii po prezent dla męża i też jakby szuka tego swojego wewnętrznego uśmiechu. Przykleja sobie po prostu uśmiech na usta. Tak. I zostając z Mothmą, bo Luten właściwie nie zrobi już dużo więcej. W piątym odcinku jest scena, gdy on na zapleczu ma swoją radiostację i czeka na sygnał od grupy, ale czeka na ten sygnał na dzień przed akcją, w związku z czym jego asystentka dobrze wie, że przecież nie będą się z nim teraz kontaktować, więc co on robi, niech odpocznie. On paranoicznie spyta ją pewnie po raz kolejny, czy ma spakowaną torbę na wszelki wypadek. Ona go zapewni, że tak. I to będzie wszystko i tylko wrócimy do niego jeszcze na moment, na sam koniec szóstego odcinka. Więc zostajmy przy Mon Mothmie, która wraca do domu i zastanawiałem się, kim będzie Mon Mothma w tym serialu i co jej przypiszą. Nie spodziewałem się, że dostanie po prostu koszmar domowy, w którym musi żyć dzień w dzień. Znaczy tak, to jest taki trochę The Good Wife. Ma męża, jej mąż Perrin chodzi po domu w szlafroku albo czymś, co ma przypominać szaty Jedi, albo jedno i drugie, trudno powiedzieć. Znaczy to wygląda trochę tak, jakby on miał szlafrok narzucony na szaty tak. Jedi. Kolekcjonuje broń. Nominalnie nie robi tego z zaskoczenia, bo powiedział jej o tym miesiąc temu, ale nie przypomniał. Zorganizował kolację dla najbliższych znajomych z regimentu i ich znajomych. I na liście tych zaproszonych są polityczni wrogowie Mon Mothmy. Tutaj właśnie po raz pierwszy. Tam są wręcz prawa ręka Shiva. Prawej ręki Shiva, bo to jest Sly Moore, kobieta, którą widzieliśmy w Zemście Sithów. Nie ma ani jednej kwestii, jeśli się zastanawiacie. I ona nominalnie jest asystentką Masa Amidy. Tego rogatego kolesia? Masa Amidy, niebiesko-skórego wizyra imperatora Palpatina. On też był w prequelach. Tak. Nie widzimy niestety tej kolacji, a szkoda. W każdym razie... Liczyłem na to, bo to by była fantastyczna scena, ale no, rozumiem, że nie o tym do końca jest ten serial, przynajmniej nie w tym momencie i to by tylko rozwalało tempo. Tak, no w każdym razie tempo, ale on jest byłym wojskowym, oni są małżeństwem siłą rozpędu, bo łączy ich dziecko. Nie wiem, czemu oni są małżeństwem. Nawet nie wiemy, kim do końca on jest, jaką rolę pełni. Ja nie wiem, czy on pełni jakąkolwiek rolę. On kiedyś był w wojsku, a teraz po prostu jest mężem senatorki i myślę, że mu z tym dobrze. Ma czas dla swojej córki i wbija Mon Mothmie szpilę z tego powodu, że on ma czas dla swojej córki. Kiedy Mothma mówi mu, że tak, zaprosiłeś swoich zabawnych znajomych, którzy właśnie planują zagłodzić planetę Gorman, on jej mówi, kiedy ona wychodzi, on jej mówi, czy wszystko musi być takie poważne i smutne i nudne? Czemu nie możemy po prostu przyjaźnić się z naszymi przeciwnikami politycznymi? Kiedyś ludzie się przyjaźnili z swoimi przeciwnikami politycznymi. Nie sprowadzaliśmy wszystkiego do polityki. Znaczy właśnie to jest to, nad czym ja się zastanawiałem. Czy on jest takim prawicowym fuckboyem na zasadzie, że po prostu on ma wyrąbane i po prostu jest zasadniczo wolnościowcem, takim prawicowym wolnościowcem, że po prostu on chce tutaj sobie robić to, co chce? Czy to jest bardziej to, że on był kiedyś bardziej takim liberalnym centrystą, który po prostu razem z Imperium jakby nie oddalał się od Imperium, tylko po prostu pozostawał cały czas w tej samej odległości ideologicznej. I po prostu oddalił się od Mon Mothmy w tym momencie. Jeśli był wojskowym jeszcze za Republiki, potem jest po prostu transformacja, to dla niego to jest dobra. Jestem wojskowym, wciąż jestem wojskowym. Z jego perspektywy nic się nie zmieniło. Jest trochę więcej porządku. Zakończyliśmy wojnę, plus. Mamy siły, żeby reagować, żeby zaprowadzać porządek, plus. Czego tu nie lubić? Nie, tylko po prostu zastanawiam się jakby, w którym momencie oni się poznali,
wzięli ślub i tak dalej, że jakby zakładam, że musiał być moment, kiedy oni byli dużo bliżej siebie ideologicznie i po prostu się rozjechali. I po prostu podejrzewam, że to mogło być jeszcze za czasów Republiki, kiedy im się wydawało, że jest, że jakby sprawy mają się w miarę dobrze, jesteśmy dosłownie dwie reformy od tego, żeby wrócić do starych, dobrych czasów. Znaczy, jeśli założymy bardzo tradycyjnie dziecko tuż po ślubie i spojrzymy na córkę, to prawdopodobnie w trakcie wojen klonów musieli się pobrać. No bo ta dziewczyna ma takie 14-15 lat, nie? Tylko właśnie, czy to było już wtedy małżeństwo polityczne, że po prostu Mon Mothma potrzebowała, wiesz, bohatera wojennego po to, żeby mieć po prostu taką zasłonę dymną przed imperium i przed jakby, no nie przed imperium jeszcze wtedy, ale przed jakby ludźmi Shiva, powiedzmy. Tylko jakim on mógł być? Czy znaczy, się po pierwsze, nie mam pojęcia. Być może się dowiemy, nie zdziwię się, jeśli się nie dowiemy, ale jakim on mógł być bohaterem wojennym? On mówi o znajomych z regimentu. Republika nie miała regularnych oddziałów złożonych z ludzi. Oddziały były z klonów. Byli niesklonowani oficerowie, był taki korpus oficerski, Tarkin się stąd bierze, czy Yularen, ale nie było czegoś takiego, jak że masz kumpli z oddziału, bo to klony. Może był jakimś kwatermistrzem, czy to coś. To też były klony. Jakby prędzej chodzi o jakąś lokalną, jakby to powiedzieć, milicję w rozumieniu amerykańskiej konstytucji. Czyli jakiegoś ewentualnie może się okazać, że on był w odpowiedniku Republiki dla armii terytorialnej. No właśnie o czymś takim mówię. No mniejsza o to. W następnym odcinku, bo wspominaliśmy o córce, więc w następnym odcinku mamy koszmarną scenę rodzinnego śniadania, gdy Mon Mothma mówi, ale czemu ty jeszcze nie jesteś gotowa, mam się zaraz zabrać do szkoły, a córka mówi, wal się matka. Na nikim nie zrobisz wrażenia, pokazując się, jaką jesteś dobrą matką, bo raz zabrałaś mnie do szkoły. Znaczy, to jest coś, co ja nie zauważyłem tego, dopóki nie przesłuchałem podcastu A More Civilized Age, że relacja między Mon Mothmą i jej mężem to jest zasadniczo Anakin i Padme 15 lat później, że to by mniej więcej skończyło w tym samym punkcie. Czyli jakby ta idealistyczna senatorka, która uważa, że no reformami tutaj zapobiegniemy faszyzmowi i wojskowy, który wydaje się, że no walczy po tej samej stronie, ale... Tak. I nawet ich córka nazywa się Leida. Leida. No tak. Tak. Wątek Mon Mothmy w tych trzech odcinkach kończy się, gdy na koniec szóstki ona właśnie wygłasza przemówienie w Senacie na temat sytuacji planety Gorman i absolutnie nikt jej nie słucha, bo zaczyna się szerzyć wieść o tym, co wydarzyło się na Aldanii. Więc pora wrócić na Aldanii, gdzie Andor i Val... Vel? Ona jest Vel czy Val? Vel. Vel. Przychodzą Vel do obozu i Andor poznaje resztę grupy, która składa się z młodego Nemika, który buduje modele pomagające im zaplanować skok, jest ekspertem z wiedzy różnej, w sensie ma taki moment, kiedy, że tak powiem, ekscytuje się, kiedy może opowiedzieć o zjawisku naturalnym, który jest ważnym elementem ich planu, ale jest... Albo o starej technologii, która jest trudna do opanowania. Ale się nie psuje i jakby imperium nie może jej kontrolować tak łatwo, tak? Jest też teoretykiem buntu. Pisze manifest polityczny, którego fragmenty przedstawia Andorowi. Jest fantastyczną postacią. Poznaje Skina. Skina przez 2E, który jest drugim człowiekiem o przestępczym backgroundzie w tej grupie, jak się Andor wkrótce przekona. A poza tym pełni rolę takiego... On jest tym luzakiem. Kiedy grupa planuje, to on sobie leży w hamaku. To jest ten typ postaci, tylko oczywiście był w ciężkim więzieniu, ma gangsterskie tatuaże, więc wiemy, że jest to... Pod tą pozą skrywa się zakapior, który będzie groźny. Jest Tama... A przy tym jest tym, który...
najbardziej zdaje się kwestionować Andora i sprawdzać to, czy on jest ideologicznie zaangażowany w tę sprawę, co jak się później okazuje ma drugie dno, tak. Ale to do tego dojdziemy. Jest Tamaryn, który jak się dowiemy jest byłym szturmowcem, tego dowiemy się dopiero w 6 odcinku. I to w zasadzie wszystko, co wiemy o Tamarynie. On jest zastępcą Vel. Kiedy Vel jakby idzie wykonać swoją część zadania, Tamaryn przejmuje dowodzenie nad resztą, ale zasadniczo poza tym, że jest, jakby to powiedzieć, wymusza posłuch i jakby doprowadza tę grupę do porządku, no jest taki, no on jest tym, który był wojskowy. Jest tatą tej. Tak, on jest takim tradycyjnym tatą na zasadzie, wiesz, to trzeba coś zrobić, to idź i to zrób i bez gadania. No okej, okay, powiedzmy. Jest Sinta, która pełni w grupie rolę przede wszystkim medyczki. Nie wiem, czy ona ma drugą rolę, bo niby wszyscy tutaj mają jakąś specjalizację. Była mowa, że Andor może zastąpić każdą z tych osób, ale właściwie potem w trakcie samego planu Sinta też nie gra konkretnej roli, więc... Ale też ona się wydaje... Ale nie, bo tamten był szturmowcem. Chciałem przez moment powiedzieć, że ona się wydaje być takim najbardziej żołnierzem, jakby najbardziej skin fizycznie mówi w sprawna. W pewnym momencie, że ona jest najbardziej zimnokrwista z tej grupy. A w 6 odcinku tak. Dowiemy się znowu z ust Skina, że cała jej rodzina zginęła zamordowana przez szturmowców. Więc ona może być tą osobą w grupie, która nienawidzi Imperium najbardziej, chociaż oni wszyscy nienawidzą Imperium i też jak dowiemy się z 5 odcinka, każdy z nich ma swój powód. Czyli inaczej, w 5 odcinku Vel nam powie dosłownie, wszyscy mamy swój moment buntu. Nie poznamy motywacji całej grupy, na przykład o Tamarynie nie wiemy, czemu przestał być szturmowcem, o Vel nie wiemy, czemu właściwie tutaj jest. I to jest Sinta i jest jeszcze jeden członek grupy, porucznik Gorn, z naciskiem na porucznik, ponieważ jest aktywnym porucznikiem imperialnym w imperialnej bazie, którą mają zamiar okraść i pomaga im. Chciałbym wiedzieć sobie tylko znanych powodów, ale Vel wie i powie Cassianowi w 5 odcinku, że Gorn zakochał się w miejscowej kobiecie, która prawdopodobnie zginęła zabita przez imperialnych. Tak to jakby taka była sugestia, nawet jeśli nie te słowa padły. Tak to Gorn zrozumiałem. Od tego czasu ma dość imperium. Plus jakby stacjonuje na Aldanii od 7 lat, zżył się z miejscowymi, mówi w ich języku, i dzień w dzień słucha takiego zwykłego, potocznego, codziennego rasizmu wszystkich w tym garnizonie wobec mieszkańców tej planety, z którymi on się zżył. Znaczy tak, bo mamy od takich może nie szeregowych żołnierzy, ale mimo wszystko żołnierzy, którzy zaczynają mówić o Aldańczykach i o tym, jak bardzo oni śmierdzą, do takiego rasizmu bardziej, jak się nazywa ta nauka o badaniu, nauka w cudzysłowie o badaniu czaszki. Nie przypomnę sobie teraz, ale wiemy o co chodzi. W każdym razie taki bardzo kolonialny rasizm, gdzie jeden z oficerów w 6 odcinku zaczyna mówić, że no umysł aldański ma to do siebie, że to i tamto. I że jakby są prości i że możemy nimi bardzo, bardzo łatwo manipulować i tak dalej. I taki bardzo mocno eugeniczno... Tak, dokładnie. No, plan, który zostaje włożony Andorowi, wygląda tak, że raz na 3 lata dochodzi do zjawiska zwanego Okiem Aldanii. Planeta przecina pas jakichś mikro czegoś tamów, które płoną w atmosferze, co jest piękne. Aldańczycy gromadzą się, żeby to obserwować. Teraz przez działalność Imperium to jest tylko mała grupka, która podchodzi pod tę bazę, ale to wciąż jest wystarczająco, że pozwoli im się jakby zakraść do bazy. A potem samo oko jest nie do przelecenia, co jest... Znaczy, nie do przelecenia, chyba że się dobrze zna to zjawisko, bo jest jedna bezpieczna trajektoria, co bardzo pomaga, bo transportowiec, który muszą ukraść z bazy, to jest... ciężarówka, furgonetka, kosmiczna furgonetka kompletnie bez przyspieszenia, a 52 km dalej znajduje się baza lotnicza z eskadrą TIE Fighterów. Więc jedyny sposób, żeby TIE Fightery nie rozstrzelały furgonetki, to jest wlecieć w oko tą jedyną bezpieczną trajektorią i wtedy oko uniemożliwi pościg. Cassian jakby
I to robi wrażenie na Cassianie, bo on jakby najpierw kwestionuje praktycznie wszystko, co mówi mu Vel po drodze do obozu, potem w samym obozie, kiedy wykładają mu plan, to on mówi, przecież to jest samobójstwo, to jest coraz bardziej samobójstwo, czekajcie, jak chcecie, żebym ja odleciał tą furgonetką, to jest samobójstwo do sześcianu, a potem słyszy o oku i jakby i to go przekonuje. Co nie przekonuje grupy do Cassiana, bo potem piąty odcinek to są różne konfrontacje, że początkowo wszyscy są bardzo źli, że on tam jest, że Vel im nie powiedziała o tym swoim planie, o którym sama nie wiedziała jeszcze parę godzin wcześniej. Poza Nemikiem, który szybko się przekonuje do Andora, bo jest ufnym człowiekiem. A czy powiedzieliśmy, że Vel jakby mówi wszystkim, znaczy nie może im powiedzieć, że Andor jest najemnikiem, bo oni tak. Wszyscy tutaj siedzą i jedzą korzonki, śpią pod mchem, tak, i nie może nikomu powiedzieć, że płacą Andorowi 200 tysięcy kredytów za tę robotę. Tak. Więc w czwartym odcinku on się jakby zaczyna przygotowywać do tego skoku. Nemik go lubi jako jedyny. Jeszcze Sintą wydaje się być, znaczy Sinta go opatruje i nie jest wobec niego otwarcie wroga, a w piątym odcinku on już robi do niej maślane oczy, czym wkurza Vel, która jak się okazuje jest Sintą. A propos Sinty. W tradycyjnej gwiezdnowojennej narracji Cassian szuka siostry, prawda? Ciemnowłosej, ciemnookiej dziewczyny. W tradycyjnej gwiezdnowojennej narracji Sinta okazałaby się siostrą Andora. W serialu Andor jestem w stanie uwierzyć, że my już nigdy nie zobaczymy Sinty i to po prostu przypadek. Znaczy, jest szansa, że zobaczymy Sintę jeszcze, ale jednak mimo wszystko to nie jest Luke i Leia, którzy zostali rozdzieleni jeszcze, znaczy tuż po porodzie, tylko oni się znali do jakiegoś, przynajmniej 13 roku życia Andora. Andora, ta dziewczynka była od niego tak z 5 lat młodsza pewnie. No tak, ale też tak trudno się spodziewać, że nawet, mimo wszystko, ludzie się zmieniają bardzo mocno. Ja tylko mówię, tak. Gdyby to były, że tak powiem, Gwiezdne Wojny od sztancy, powtarzamy po prostu filmy tylko w serialu, to tam by się okazało. Tak, Andor by J.J. Abrams. Och, to byłoby straszne. Tak. I potem w piątym odcinku jakby ta relacja Andora z grupą zmienia się o tyle, że Skin go testuje. Skin jakby pyta go o znaczenie tych tatuaży, Skin pyta Andora, gdzie on siedział i od razu też mówi, nigdy o tym nie słyszałem, więc jakby kolejny test. I w końcu, i piąty odcinek to jest też ten moment, gdy pomimo tego ciągłego jakby, nie chcę powiedzieć nełkania, no, ale ta grupa jakby testuje Andora, co on tu robi, po co tu jesteś i co nam możesz zaoferować tak naprawdę. I Andor w piątym odcinku pokazuje, czemu on tutaj może zastąpić każdego członka tej grupy. Bo najpierw mówi, kiedy ćwiczą maszerowanie. Swoją drogą Andor musi ćwiczyć maszerowanie, co chyba potwierdza nam słowa Lutena, że on faktycznie na Mimbanie był kucharzem, a nie żołnierzem, bo co jak co, ale maszerować to by go nauczyli. Szczególnie, że nawet kiedy się uczy, on później w szóstym odcinku, kiedy maszeruje, on wygląda tak strasznie sztucznie przy tym maszerowaniu. Nie wiem, czy to jest specjalnie, czy nie. Ale się starają maszerować w przeciwieństwie do tych wszystkich znudzonych żołnierzy, którzy tam są. Tak. Ja szczerze mówiąc myślałem, że oni przez to wpadną. Ja też byłem przekonany, że ktoś po prostu, nawet nie to, że wpadną, ale że zobaczymy przynajmniej kogoś, kto podejrzanie na nich patrzy. Więc jest scena, kiedy oni uczą się maszerować i Andor musi jakby powiedzieć Tamarynowi, że Tamaryn i Skin powinni się zamienić stronami, bo jeden jest praworęczny, drugi jest leworęczny i jak dojdzie do strzelaniny, to będą sobie krzyżować ogień i to się źle skończy. Potem jest scena, kiedy Vel i Tamaryn przepytują go na zasadzie, to skoro nauczyłeś się już wszystkiego o specyfikacjach transportowca, którym będziemy uciekać, bo taką miał pracę domową. Świetna scena, końcówka czwartego odcinka, kiedy dają mu tablet i mówią, to jest specyfikacja transportowca,
To jest mapa bazy i terenów dookoła. To jest słowniczek tam basicowo-aldański. Wybuj to wszystko do jutra rana. A on jakby przeżuwając pyta, ale czy może zjeść najpierw? Tak. Więc potem Vel i Tamaryn go z tego wszystkiego przepytują i nagle pytają, no, a ta dźwignia przyspieszonego rozruchu, która pozwoli wystartować na tym skróconym pasie, to gdzie ona jest? Ale jak to wy nie wiecie? No pytamy się, gdzie ona jest. Ale jak to wy nie wiecie? Nie, my wiemy, ale my chcemy, żebyś nam to powiedział. Okej, wy nie wiecie, prawda? Jak wy chcieliście odlecieć, jak nie wiecie? No i mówi im, że tam, że jest dźwignia, że nie ma jej na specyfikacjach, bo to jest po prostu przeróbka, ale standardowa i że praktycznie każdy to ma. Tak, no i więc Andor pokazuje, że zna się na rzeczy, a potem już ruszają do bazy, już ruszają, żeby rozpocząć misję następnego dnia i Skin w ostatnim akcie jakby podważania tego, kim Andor jest i co tu robi i czy powinien iść z nimi na misję, Skin zrywa mu, bo o tym nie powiedzieliśmy, streszczanie dla ludzi, którzy nie widzieli serialu. Kiedy Luten zostawiał Cassiana na Aldanii, dał mu swój naszyjnik. Niebieski klejnocik, o którym powiedział, że jest to podniebny kajber, kryształ wart 50 tysięcy, ale dla niego jest wart dużo więcej, więc prosi, żeby Andor mu to oddał, ale w tym momencie daje mu to trochę w zastaw, trochę jako zaliczkę. No więc, i potem Andor jakby zanim Cinta go opatrzy, zdejmuje to z szyi, chowa w kieszeni, potem chowa w bucie, jak kładzie się spać. Skin przez noc przeszukuje wszystkie jego rzeczy, ale to było w bucie, więc nie znalazł. Więc w końcu, blisko końca 5. odcinka, zrywa mu to z szyi, no i zadaje racjonalne pytanie, kto bierze skarb na rozbój? I tutaj... I to jeszcze na samobójczy. I tu jest bardzo ładna konfrontacja, w której Andor wyrzuca im wszystkim, że oni wszyscy się denerwują, bo to jest normalne, że się wszyscy denerwują w dzień przed akcją i że gdyby jego Andora tu nie było, to pożarliby się o coś innego. Więc jakby spoko, nerwy, jest miejsce na nerwy, ale on nie będzie tym jakby piorunochronem, na który wszyscy, no, na który wszyscy skaczą. Metafora mi się pomieszała. Ale ewidentnie albo czuje potrzebę, albo strategicznie dociera do niego, że żeby rozładować to napięcie, przyznaje im się, że jest najemnikiem, że on jest opłacony. Znaczy, ja to rozumiem właśnie tak, że on po prostu rozumie, że jakiekolwiek kłamstwo powie, oni nie przejrzą, że jakby nie jest w stanie powiedzieć nic, co będzie kłamstwem, w co oni uwierzą na tyle, żeby się uspokoić. Natomiast jeśli powie im prawdę, która będzie dla nich szokująca, to przynajmniej w nią uwierzą. No na przykład. Tak. No i oni to akceptują. Nie są zadowoleni, ale to akceptują. Potem w nocy przy ognisku Skin przeprosi Andora z polecenia Val. Przy czym to nie będzie przepraszam, to będzie historia, czemu Skin jest w tej grupie. No i on opowiada, że miał brata, który miał farmę drzew pieprznych, i Imperium zalało cały ten teren, całą tę farmę i jego brat po prostu wsiadł na łódkę, obciążył się kamieniami i wysiadł z łódki na środku jeziora i on już nie ma brata. I że to it's as close to an apology as you're gonna get. To najbliższe przeprosinom, co ode mnie usłyszysz, na co Andor odpowiada wystarczająco blisko. Tak. Po czym w odcinku 6 zaczyna się skok, ale skok zaczyna się w okolicy... Odcinek ma 45 minut. Ja siedziałem na szpilkach przez całe 45 minut, co jest o tyle ciekawe, że właściwy skok zaczyna się dopiero w okolicy 17 minuty, ale tam jest takie napięcie już na początku. Zresztą napięcie podbudowywane też w 4 i 5 czymś tak prozaicznym jak przeloty TIE Fightera, który po prostu lata nad okolicą. Bo to jest w 4 odcinku, jeszcze kiedy Andor i Vel lecą do bazy i jest ten... TIE Fightery wrzeszczą. Ich silniki wrzeszczą. Nie potrafię tego inaczej opisać. To jest wręcz ryk. One jak przelatują, to one mi się kojarzą z T-Rexem. I oczywiście, jak wiadomo, w pustce kosmosu dźwięki roznoszą się gorzej, więc w bitwach kosmicznych było to jakby...
z perspektywy pilota X-Winga na przykład, że słychać te TIE Fightery i one jakby jęczą, ale da się to znieść. Natomiast kiedy jesteś piechurem i przelatuje nad tobą TIE Fighter, to jest to Banshee. Jest to straszne, jest to wycie zwiastujące śmierć. Znaczy tak, to w poprzednim, znaczy w piątym odcinku jest ta scena, w której oni są na polanie i właśnie przelatuje, najpierw przelatuje w oddali TIE Fighter, ale Vel jest przekonana, że to jeszcze nie koniec i ten TIE Fighter jakby tak wylatuje zza horyzontu, przez moment wisi i jakby jestem przekonany, że w tym momencie pilot tego TIE Fightera przez radio powiedział coś w stylu: patrzcie, co zrobię tym, i tutaj wstaw epitet dla Aldańczyków, z którego korzystają imperialni, i wtedy przelatuje praktycznie nad ich głowami właśnie z takim przerażającym rykiem. Nawet nie wiem, czy on tam potem skrzydłami nie muska w tafli wody, nad którą przelatuje, czy po prostu przelatuje bardzo nisko i już sobie dopisałem resztę. Możliwe. Tak, i to jest taki tak bardzo prozaiczne: ja mam siłę i mam okazję, żeby zaprezentować tę siłę. Nie zrobię im krzywdy, po prostu tu przelecę, bo mogę, bo mam na to ochotę. To mi przypomniało, jeśli mogę się podzielić rodzinną historią, bo to nie jest moja osobista historia. Jak ją powiem, to będzie oczywiste dlaczego. Mój dziadek mi mówił, jego wspomnienie z czasów okupacji. Historia, dziadek urodził się w 30, czyli miał wtedy 11-12 lat, coś takiego. Po prostu wracał na swojej rodzinnej wsi, wracał do domu i przejechała furmanka. Na furmance siedzieli okupanci, zakładamy, że niemieccy żołnierze. I dziadek opowiadał mi po prostu, jak jeden z tych Niemców wycelował do niego z karabinu. Bez powodu. Tak po prostu. Bo mógł nastraszyć chłopaka. Mhm. I wiesz, i dziadek mi to opowiada, rok pański 2015, jakby że w jakim stopniu do dziś w nim siedzi, że a co by było, gdyby tamten wtedy pociągnął za spust, bo mógł, jakby, bo co by mu się stało. Taka po prostu brutalna siła, którą nie masz co zrobić, jest totalnie bezsilny, bo co zrobisz? Jesteś kompletnie na łasce. Znaczy to, bo to mi się wreszcie też kojarzy, nie mam tak osobistej historii, po prostu mi się to skojarzyło z filmami bardzo często amerykańskie filmy o Afganistanie jakby pokazują, jeśli chcą pokazać tych złych amerykańskich żołnierzy, to właśnie bardzo często właśnie w takim kontekście, że po prostu zastraszają dla zabawy lokalnych mieszkańców. I to jest właśnie taki, no po prostu, bo możesz. Tak, zwyczajne ludzkie zło. Wracając do szóstego odcinka i skoku. Więc te pierwsze 15 minut to jest po prostu dalsze takie podbudowywanie napięcia. Kiedy oni podchodzą pod bazę, kiedy przebierają się w mundury, kiedy zajmują pozycję, bo po prostu sposób, w jaki oni wejdą do bazy, oni, mam na myśli mężczyźni, bo dzielą się na dwie grupy. Vel i Slinta mają swoje zadanie, a pozostała czwórka w mundurach żołnierzy po prostu stoi przy drodze i kiedy Aldańczycy przychodzą, bo ten rytuał, o którym mówiliśmy, to właśnie rytualne obserwowanie, kiedy oko otwiera się nad tymi wyżynami, to jest właśnie wokół świątyni nad świętą rzeką. Święta rzeka wyschła, świątynia wciąż stoi, więc oni wciąż tutaj przychodzą. No i ponieważ to jest tuż pod murami imperialnego garnizonu, to są jakby pilnowani przez imperialnych żołnierzy. I nasi bohaterowie po prostu wcielają się w imperialnych żołnierzy, a czemu nikt tutaj ich nie zna? No bo z tej okazji wezwano też posiłki z bazy lotniczej, więc są nowe twarze, jest wymówka, czemu nagle ktoś tutaj jest, kogo nie znamy. Znaczy to jest też, bo Tamaryn tam w pewnym momencie mówi, że jeśli ktoś z garnizonu zapyta, skąd jesteście, to mówcie, że jesteście z bazy lotniczej. Jak ktoś z bazy lotniczej zapyta, to mówcie, że jesteście z garnizonu. Tak. A Vel i Slinta w tym... Co? Przepraszam, myślałem, byłem przekonany, że to wróci, bo w pewnym momencie Gorn, jeden z oficerów pyta właśnie skąd oni są i Gorn za nich odpowiada, że są z tego tam Alkezji się nazywa, tak. ta baza lotnicza. I że właśnie i Gorn wtedy odpowiada, że są z Alkezji. Byłem przekonany, że to jest ten moment, w którym to wróci, bo w tym momencie... Gorn już zaklepał to, że są z Alkezji. Już nie mogą powiedzieć, że są skąd inąd. Myślałem, że to wróci.
ale najwidoczniej nie. No tak. No tutaj poznajemy kolejnych imperialnych oficerów, bo w tym odcinku garnizon wizytuje pułkownik Petigar, który jest też z korpusu inżynieryjskiego, bo jest plan, żeby na miejscu tego garnizonu wybudować większą bazę lotniczą, jeśli dobrze zrozumiałem, to też chodzi o jakieś lądowiska. W związku z czym tu jest jakby drugie dno tych wszystkich rozmów o Aldańczykach na zasadzie, no my miłe imperium pozwalamy im tu przychodzić i wykonywać ten rytuał. Nikt z nich nie wie, że ta dolina tej świętej rzeki, którą zatamowaliśmy, to jeszcze ją zabudujemy i następnym razem, kiedy będzie oko za 3 lata, to już nie będzie doliny. Ale na razie ceremonialnie wymieniamy się futrami, oni akceptują naszą obecność tutaj, my akceptujemy ich obecność tam i są takimi miłymi sąsiadami. I to wszystko właśnie temu pułkownikowi jest tłumaczone przez komendanta bazy o fantastycznym gwiezdnowojennym imieniu. Jest to J-Holt Bihaz. Jeśli kojarzycie ze zwiastuną Andora moment, gdy narracja Andora mówi o tych tłustych, sytych, zadowolonych z siebie imperialnych i jest zbliżenie na dwóch oficerów jednocześnie pijących z jakichś manierek. To właśnie ci dwaj. Ta scena jest właśnie tutaj. Tak, no i komendant J-Holt mówi mu o tym, jak to łatwo manipulować Aldańczykami, tłumaczy mu, że z tego ośrodka, który im wybudowali, z tych imperialnych osiedli, rusza kilkusetosobowa grupa, ale żeby tam sobie uprościć zadanie, to po prostu po drodze do Świętej Doliny pobudowali gospody, gdzie są tanie, tradycyjne napoje, więc tam wbijają ich po drodze tak, że tutaj docierają tylko ci, jakby to powiedzieć, głęboko wierzący w pradawny sposób życia, w związku z czym z kilkuset, którzy ruszyli, tutaj dociera grupka 50 czy 60 Aldańczyków. To tak a propos kulturalnego ludobójstwa, o którym mówiłeś wcześniej. Vel i Sinta pokonują jezioro, które powstało z zatamowanej rzeki i potem z zapory wodnej skaczą, bo zapora wodna jest jak w GoldenEye, nad bazą, którą będą infiltrować. Ciekawe, czy to ta sama zapora. Pewnie nie. Bo dodajmy, mówiliśmy to już o Andorze przy poprzednim odcinku, ale Andor był kręcony na miejscu. Ktoś wyszukał scenerie, które będą pasowały do serialu i tam pojechali kręcić serial. Więc zapora istnieje, a nie jest rysowana w komputerze. Nawet kiedy Sybil wysiada na Coruscant, na kosmicznym dworcu autokarowym, To jest autentyczne wnętrze, to jest jakiś salon samochodowy, fabryka samochodów, coś w tym rodzaju, albo siedziba firmy robiącej samochody, coś z samochodami na pewno. Ciekawe. Tak, więc i zadaniem Vel i Sinty, po pierwsze jest bardzo ładna scena, gdy Vel ma już dać sygnał, że tak, wszystko się zgadza, wszystko jest na miejscu, rozpoczynamy akcję i oblatuje ją strach. I się waha, i czeka, i czeka, i czeka, i mijają sekundy, a oni nie mają czasu. Jakby oko jest deadline'em całej operacji i oni naprawdę nie mają tutaj za dużo czasu. Vel w końcu daje sygnał do akcji, zakłóca razem z Sintą, tam sabotują łączność tej bazy z bazą lotniczą. I nasza czwórka eskortuje komendanta, który dokonywał rytualnej wymiany futer z miejscowymi, z powrotem do garnizonu. Czy możemy się zatrzymać na tą wymianą futer? Bo ja się tutaj, bo ten oficer wspomina, że oni się wymieniają futrami w zamian za możliwość jakby. Znaczy, bo on coś powiedział, że na temat lis, że tak jakby wynajmowali to miejsce od miejscowych w zamian za futra i że to jest, że no właśnie tak działają ci Aldańczycy, że tanio sobie tutaj brają tą ziemię. Po czym, kiedy oni się wymieniają tymi futrami, to ten główny wódz plemienia, czy kimkolwiek on tam jest, wrzuca te futra do ognia. I jakby... że zastanawiam się, że to jest tak, że Imperium się wydaje, że oni tanio kupują ziemię, a Aldańczycy po prostu zdają sobie sprawę, że Imperium i tak by te ziemię zajęło
i kupują sobie tak naprawdę tylko spokój. Tutaj są dwa chwyty. Po pierwsze, porucznik Gorn tłumaczy wypowiedzi przywódcy Aldańczyków i potem wypowiedzi komendanta tamtemu przywódcy do momentu, gdy tam na koniec składają sobie jakieś życzenia i Aldańczyk mówi, powiedz mu, że tam nasi bogowie mają długie ręce i w końcu dosięgnie was sprawiedliwość. Parafrazuję, na co Gorn mówi komendantowi, życzę panu wszystkiego najlepszego i z miny Aldańczyka widać, że on rozumie. On rozumie, że Gorn to przełożył inaczej. Mhm. I druga rzecz, bo tutaj kwestie aldańskie są podpisane. Natomiast potem, kiedy ten przywódca będzie prowadził rytuał dla swojej grupy, te kwestie nie są podpisane, a jest taka niesamowita intensywność. Ja się zastanawiałem, czy komplikacją dla skoku nie będzie to, że akurat Aldańczycy postanowili wzniecić powstanie i przypuszczą tu zaraz jakiś atak na tych imperialnych, bo tam jest taka... A może to jest właśnie kwestia tego zaprezentowania tej innej kultury jako tej niezrozumiałej i obcej i oni się po prostu bardzo cieszą, ale ponieważ nie rozumiemy słów, to dlatego tak łatwo o złą interpretację tych emocji, które tam grają. Tak szczególnie, że jakby przez cały czas, kiedy trwa ten skok, wracamy do scen rytuału. W związku z tym ja też byłem przekonany przez długi czas, że ten rytuał jakby, że coś pójdzie nie tak, czy coś podczas tego rytuału się zmieni, co zagrozi. Znaczy w ogóle, tak jak mówię, w tym odcinku jest bardzo dużo takich rzeczy, gdzie cały czas myślisz sobie, czy to będzie ten moment, w którym coś się psuje, czy to będzie ten moment, w którym coś, czy to jest ten, czy to teraz, to jest tak, ten moment? Znaczy, mówiłem, 45 minut siedziałem jak na szpilkach. Nominalnie wszystko się psuje bardzo szybko, bo kiedy drzwi się zamykają, oni od razu wyciągają spluwy, mówią, to jest napad, żeby tam pojmać komendanta, bo on im będzie potrzebny, komendant jest z rodziną, no i z pułkownikiem, który tam wizytował i pułkownik okazuje się bohaterem. I to jest ten moment, kiedy pułkownik sam wyciąga spluwę i mówi, puśćcie chłopaka, bo jest tutaj nastoletni syn komendanta. I jest ten meksykański standoff, meksykański pad, dopóki Vel i Cinta nie zjawią się na miejscu i Cinta chyba go zabija jednym strzałem. Cinta. Tak. Więc tu jest pierwsza komplikacja, ale biorą ze sobą komendanta niżej do skarbca, gdzie mają sekundę, dzięki obecności komendanta mogą powiedzieć tam niezapowiedziana inspekcja, wszyscy na miejsca. I zanim te imperialni tam są w stanie to zakwestionować, to już ustawiają ich w szeregu, mierzą do nich ze swoich AK-47. Laserowych AK-47. Żeby nie i było. Zapełzają do pracy, bo oni zmuszają miejscowych imperialnych, żeby załadowali pieniądze do transportowca, a dodajmy, to jest góra pieniędzy. I tutaj też bardzo ładnie od początku serialu mieliśmy skalowane pieniądze. Andor na Feriksie ma problem, bo nie ma kilkuset kredytów, żeby spłacić tego gościa, który go dybie. Andor musi się zwijać i chomikował na czarną godzinę nawigację Starpath N9, którą chce sprzedać za 40 tysięcy. Luten proponuje mu 200 tysięcy za tę robotę, czym go przekonuje. I potem nie pada kwota, ile to właściwie jest kwartalne wynagrodzenie dla całego imperialnego sektora. Spoiler, nie uda im się zapakować wszystkiego. Trochę skończy im się czas, tak. Trochę ktoś wysypie kredytów, ale to, co wywożą, na koniec w szóstym odcinku mamy powiedziane, wywieźli 80 milionów. I z pieniędzmi w Gwiezdnych Wojnach zawsze jest ten problem, że one nie interesowały scenarzystów. Znaczy w Nowej Nadziei Han Solo mówi im, dajcie mi 10 tysięcy, ja was zabiorę na Alderaan, a Luke odpowiada, 10 tysięcy moglibyśmy sobie kupić za to własny statek. To drugie chyba musi być pewną hiperbolą, bo Obi-Wan proponuje Hanowi, hej, dostaniesz 2 tysiące teraz i 15 na Alderaanie. Żeby mieć 2 tysiące, oni sprzedają śmigacz Luka, którym przylecieli do Mos Eisley. Czyli, ale śmigacz to nie jest statek kosmiczny. Więc wątpię, żeby za 5 śmigaczy można było już kupić statek kosmiczny, dlatego myślę, że to była hiperbola, że 10 już by na to wystarczyło. Ale cholera wie, bo nie mamy żadnych innych danych. Jakby wszystko, czego się domyślamy o
gospodarce i ekonomii Gwiezdnych Wojen musimy wyciągnąć z tej rozmowy, bo to jest jedyny moment, kiedy padają sumy pieniędzy w Gwiezdnych Wojnach. Ale właśnie Andor bardzo ładnie to łata, tak? Bo mówi nam, no 200 to jakieś drobniaki, ale wystarczająco, żeby to był problem, bo Andor nie ma tych 200. 40 tysięcy ustawią go, pozwolą mu uciec i rozpocząć bezpiecznie gdzieś inne życie. 80 milionów, a 40 tysięcy, ile żełdów wielkości więcej to jest. Więc to jest bardzo ładnie zrobione. Znaczy tak, to jakby wiemy od razu, że to są pieniądze, za które można finansować rebelię, przynajmniej przez jakiś czas. Ciekawe, czy będziemy mieć powiedziane, jaki przelew Motma chciała zrobić Lutenowi, czy będziemy mieli porównanie. Bo teraz spodziewałbym się, że ona miała dla niego 1-2 miliony, czy coś takiego. Ale to zgaduję, wróżę z fusów. Znaczy, no, zakładam, że tak, no bo jakby z tego, co rozumiem, to ona po prostu defrauduje fundusze jakby imperialne i po prostu przesyła je rebelii jakimiś tam kanałami. Ja nawet nie wiem, czy nie chodzi o jej własne prywatne pieniądze. Nie wydaje mi się. Ja z tego zrozumiałem, że ona podejmuje ryzyko jakby wysyłając jej pieniądze, bo ona po prostu różnymi ustawami to robi i po prostu w ten sposób ryzykuje, że ktoś w którymś momencie się zorientuje, mówi, że te pieniądze idą bank, gdzieś... Że obserwują ją w banku i że to będzie podejrzany przelew. Zobaczymy, może dostaniemy tę informację. No w każdym razie kolejna rzecz, która idzie źle bez wiedzy naszych bohaterów, bo jest jeden profesjonalny radiowiec w tym garnizonie i on zorientowawszy się, że stracił łączność z bazą lotniczą, próbuje coś z tym zrobić i przypadkiem wpada na częstotliwość, którą komunikują się chłopacy z dziewczynami jeszcze zanim oni się zajdą razem. A nie, potem, bo Sinta zostaje. Sinta zostaje na górze pilnować rodziny komendanta i reszta jedzie do skarbca bez niej. I oni gadają ze sobą. I to podsłuchuje radiooperator, który zbiera grupkę żołnierzy i ponieważ po drodze tamci wyłączyli prąd w bazie, muszą po schodach zbiec do skarbca. Ale to wciąż nie zajmie tyle, żeby nasi zdążyli uciec niezauważeni. Więc zostają przydybani na kradzieży i w tym momencie porucznik Gorn jest już w skarbcu i jest moment, kiedy myślimy, że uda mu się przekonać radiooperatora, że jest to tajna operacja i że on nie może być jej świadkiem, bo to próbuje zrobić, próbuje zastraszyć komendanta, żeby potwierdził jego słowa i to jest ta jedna emocja za dużo, bo komendant, który jest trochę starszy i trochę przy kości. I to jest ten moment, kiedy Andor przypomina nam, że to jest po prostu serial o napadzie. Jakby jeśli chodzi o mechanizmy fabularne tego, co tu się dzieje, to mogłoby się dziać w banku na amerykańskiej prowincji, bo komendant dostaje zawału serca i umiera. I imperialni zaczynają strzelać. I wywiązuje się strzelanina, która też nie jest, że tak powiem... Wiesz co, pierwszy chyba strzela skin mimo wszystko, że tak naprawdę kiedy po prostu pada, znaczy widać, że ten, on się tam, nie wiem, Kimsey chyba nazywa, tak, Kimsey, ten radiooperator, jakby reaguje na te padnięcie, jakby podnosi broń, ale to skin strzela pierwszy. Tak. Bo on po prostu jakby, on reaguje, prawdopodobnie, być może gdyby skin nie strzelił, to może jeszcze Gord byłby się w stanie z tego wygadać, bo to jest po prostu jakby Kimsey reaguje podniesieniem tylko broni, bo coś się tutaj tak, nie zgadza. Tak, ale ich sytuacja ale, jakby trudno winić Skina. Nie, jakby absolutnie kupuję to, że tak by się skończyła ta sytuacja. Jakby nie mam absolutnie wątpliwości, że nie ryzykowaliby tego dalej, ale po prostu mówię, że miałem wrażenie, że jeszcze teoretycznie Kimsey mógłby być... Po prostu był zaskoczony, ale jeszcze nie miał zamiaru strzelać tak, do nikogo. Tak, się strzelanina, która też nie jest gwiezdnowojenna, w tym sensie, że padną trupy po stronie naszych bohaterów i to nie będą bohaterskie trupy. Tu nikt nie umiera bohatersko. Gorn pada, że tak powiem, od przypadkowego postrzału tak szybko, że ja nawet oglądając nie zorientowałem się, kiedy to nastąpiło. Tak, właśnie teraz zacząłem przeglądać, bo właśnie nawet nie byłem pewien, czy Gorn przeżył tę walkę, czy nie. Blisko bohaterskiej śmierci jest Tamaryn, bo w pewnym momencie Vel zostaje przyszpilona ogniem i on prosi Skina, żeby tamten go osłaniał i sam rzuca się jej na pomoc,
a skin zaczyna go osłaniać, po czym przestaje. I pozbawiony tej osłony Tamaryn zostaje zastrzelony. Znaczy Gorn rzeczywiście pada tak, że nawet nie widać twarzy, jakby po mundurze jestem w stanie rozpoznać, że to Gorn pada, a nie ktoś inny. Więc też zastanawiam się, czy on przypadkiem nie przeżyje tego, czy on jeszcze nie będzie torturowany w kolejnych odcinkach. Andor zostaje zaskoczony w kokpicie frachtowca przez jednego z imperialnych żołnierzy, który się tam wkradł. Mam wrażenie, że Nemik go widział, ale nie był się w stanie zmusić do tego, żeby go zastrzelić. I dlatego on tam mógł się dostać? A może po prostu Nemik go nie zauważył? Może... Znaczy Nemik go chyba nie zauważył na początku, dopiero w każdym razie on zaczyna dusić Andora i dusi go dość długo, bo też Nemik, który w końcu to zauważa, dość długo składa się do strzału, ale ostatecznie zabija tamtego i uwalnia Andora. I ci, którzy jeszcze żyją, Andor, Nemik, Vel i Skin, odlatują z większością pieniędzy, bo skok się powiódł pod tym przynajmniej względem. Sinta opuszcza bazę i nie widzimy, co się z nią dalej dzieje. W każdym razie, ja nawet nie wiem, czy plan chyba nie zakładał, że ona do nich dołączy, bo Vel, kiedy one się rozstają, jakby ta rozmowa mocno świadczy o tym, że to było zaplanowane, że ona nie dołączy do nich w skarbcu. A jednocześnie, bo to wszystko było przeplatane tak ze scenami świętujących Aldańczyków, to było przeplatane ze scenami oka, które zaczyna się otwierać nad Aldanii. Początkowo to są takie pojedyncze, ryczące meteoryty, a potem nagle rusza po prostu lawina takich świetnych kresek przecinających nieboskłon. Niesamowicie to wygląda. I to było przemontowane też ze scenami z bazy lotniczej, gdzie piloci zaczynają wsiadać do myśliwców TIE. Swoją drogą ujęcie pilota wsiadającego do myśliwca na tle tego oka otwierającego się nad planetą 10/10, jakby piękny obrazek, świetny kadr. Andor rusza, no ale te myśliwce są już tuż za nimi. Andor każe się zapiąć pozostałym, oni tego nie robią. Powiedzmy, może nie mają czasu, w każdym razie nagłe przyspieszenie rzuca nimi przez pół ładowni i Nemik obrywa najgłupszą, jeszcze nie śmiercią, ale to kwestia czasu, bo zostaje zmiażdżony po prostu przez sztabę kredytów z bardzo brzydkim odgłosem. A to Nemik jest nawigatorem, w związku z czym jeśli chodzi o to napięcie, to znowu podbijamy je o kilka stopni, bo Andor nie ma pojęcia, jaka jest ta trajektoria, która pozwoli mu przelecieć przez oko. TIE Fightery są już na ogonie, już do nich strzelają. Vel i Skin wbijają Nemikowi adrenalinę w serce, żeby postawić go, nie mogą go postawić na nogi, bo on już nie czuje nóg, ale kupują mu kilka minut, żeby wyliczył kurs Andorowi i plan się sprawdza. I to jest ciekawe, że te TIE Fightery, które były budowane jako to niezwykłe zagrożenie przez te dwa poprzednie odcinki, ostatecznie zostają pokonane przez siłę natury, tak? Przez zjawisko, które po prostu występuje na Daldanii co 3 lata, bo nie są w stanie przez to przelecieć. Widzimy z perspektywy jednego z pilotów, jak jego kokpit po prostu pełka, kiedy przelatuje przez to zjawisko. Znaczy tak, nawet ten... To Rono, czy jak to się nazywa, ten frachtowiec, jakby pękają niemal wszystkie szyby, zanim w ogóle oni zdążą wyskoczyć ponad to oko. Więc TIE Fighter tym bardziej nie miał szans. Tak. Ostatnim poleceniem Nemika do Andora jest, żeby wzbił się na wyższy pułap. Po angielsku climb. Czy ty to wyłapałeś? Bo ja tego nie wyłapałem. A czy może coś mi dzwoniło? Co? Nie. W Rogue One, kiedy oni wszyscy po kolei giną, K2SO zostaje rozstrzelany przez szturmowców, mówiąc Andorowi, żeby się wspinał. Ha! Więc okay. Wespnij się na... Trochę mroczny easter egg. Wespnij się na wyższy pułap Nemika, jest ostatnim, co Nemik powie, zanim straci przytomność. Rono jest... Znaczy, nie, bo on jeszcze na sam koniec, jak już się wespnął, to mówi jeszcze dive. Tak? Okej.
Okej, to w takim wypadku internet zbyt entuzjastycznie od tego podszedł. Chyba, że potem jeszcze raz się wzbijają. Dobra, mniejsza z tym. Coś... No nieważne, no w każdym razie, tak. Więc Nemik traci przytomność, Andor odleciał. No i jest pytanie, gdzie lecieć? Nemik żyje, ale jego stan jest bardzo zły. Vel jakby spisała go na straty i Skin mówi Andorowi, że ale był na to plan, że jest jeszcze jeden lekarz, że tak, Sinta jest ich lekarzem, ale jest zapasowy lekarz, do którego mogą polecić, żeby uratować chłopaka. Vel jest temu przeciwna, bo nie chce ryzykować kupy forsy, którą ze sobą mają, no ale Andor jakby, gdyby to było głosowanie, to Andor teraz mówi, no to gdzie jest ten lekarz? Nie pyta Vel o pozwolenie, on po prostu tam leci. I na chyba nienazwanej planecie oni po prostu wylądowali statkiem na środku pola i na środku pola jest chata, w której jest lekarz. Lekarz jest kosmitą o czterech rełkach. I to jest ten jeden moment, kiedy to napięcie zostało przerwane i igła spuściła powietrze z balonu, ale jestem sam sobie winny, mógłbym nie oglądać z napisami dla niedosłyszących, bo to imię nie pada w odcinku, tylko lekarz coś mówi, więc zostaje zidentyfikowany w napisach. Okazuje się, że nazywa się doktor Quadpole, doktor Czworołapy. Yep. Czy on jest tego samego gatunku, co nie, Maskanata? Nie, bo ona nie miała czterech rąk. Oni wymyślili kolejny czwororęki gatunek, jakby... Ja ci o tym mówiłem. W Solo i w Jedi Fallen Order są dwaj niemal identyczni kosmici, którzy mają cztery ręce. Okazuje się, że to dwa różne gatunki. Po cholerę. No jakby macie już tyle tych... Ja doceniam inwencje i w ogóle, ale jakby... Czasem też lubię, kiedy jednak czuję, że to się dzieje w tym samym kosmosie, co te inne rzeczy i czasem mogą te gatunki się powtarzać, naprawdę. Tak. Ale kurde, patrzę na Maskanatę jeszcze w dodatku w tych jej okularkach, no, założyłbym się, że to jest ten sam ale gatunek. To samo, zwłaszcza, że ten lekarz, on mignął w zwiastunie, więc ja już wtedy myślałem, że będzie ten ktoś z tego samego gatunku. Nie wiem, a może mężczyźni tego gatunku mają cztery ręce. Pojęcia nie ma. Właśnie... Trzeba będzie doczytać potem w ciekawostkach. W każdym razie tu jest jeszcze jedna kluczowa scena, bo Vel towarzyszy doktorowi, który próbuje ratować Nemika, ale Skin siedzi z Andorem na polu i od tak zagaja rozmowę, hej, jak myślisz, ile ukradliśmy? Andor mówi, że nie wie. A Skin mówi, 80 milionów. Andor jest pod wrażeniem. A Skin mówi, a gdyby tak, ty i ja, gdybyśmy sobie zabrali te 80 milionów, to co by to było? Andor mówi, chyba żartujesz? A Skin mówi, znam taką planetę, nikogo tam nie ma, moglibyśmy się tam przyczaić. Ja nie mogę pilotować, ale ty jesteś pilotem, więc my dwaj, ty i ja, 40 milionów na łebka, co ty na to? Na co Andor pyta, a rebelia, a twój martwy brat? A Skin mówi, nigdy nie miałem brata, a to jest moja rebelia, ja kontra wszyscy inni. Na co Andor pyta, wszyscy inni, to co ze mną? Na co Skin mówi, za 40 milionów mogę o tobie zapomnieć. I być może potem pyta jeszcze, i co ty na to, czy coś tam. Nie pamiętam jego ostatniej kwestii. Tam jest jeszcze taki, moment, w którym Skin mówi, że obaj urodziliśmy się w rowie i potrafimy tylko wygrzebywać się z niego po trupach tak, innych. Tak. I tu się myli co do Andora w tej jednej kwestii. Znaczy, tak. Myli się, ale nie tak, jak pewnie by mu się wydawało, że się myli, ponieważ jakby to ująć, jeśli George Lucas odzyska prawa do Gwiezdnych Wojen i zrobi kiedyś edycję specjalną serialu Andor, raczej nie uda mu się zmontować tego tak, żeby Skin strzelił pierwszy. Nie. Czy Andor się nie waha? Znaczy, musiałby Andor zrobić to, co pewno... Spielberg z E.T., to znaczy Skin musiałby mieć komputerowo dodany blaster w rełku przez całą tę scenę, żeby cokolwiek z tego zrobić. Tak. Znaczy, bo, ale no, to ma pełen sens, bo jakby Andor musi wiedzieć, że jak tylko powie nie albo okaże wahanie, to Skin zrobi to samo. Tak, ale jest też argument, który mówi nam, że Skin, który testował go przez całe te dwa poprzednie odcinki, robi to po raz kolejny. I że scenariusz mówi nam,
Typowo gwiezdnowojenny scenariusz mówi nam, że Andor mówi, chyba żartujesz, nigdy tego nie zrobię, a Skin odpowiada, dobra odpowiedź, bracie rebeliancie. Teraz, to nie do końca pasuje, ale możemy wierzyć, gdybyśmy wierzyli, teoria idealistycznego Skina jest taka, że strach go obleciał i dlatego nie osłaniał Tamaryna. Że to nie była strategiczna decyzja, żeby było jednego mniej. Z takim przekonaniem opowiadał historię o bracie. Kurczę, ja mu uwierzyłem. Oni wszyscy inni mu tam uwierzyli. On tam siedział z nimi 5 miesięcy. Czy Skin jest geniuszem zbrodni, który odgrywałby tę rolę doskonale przez 5 miesięcy? Gdy oni tak skaczą sobie do gardeł, kiedy Andor się tam zjawia? Nie mówię, że w to wierzę. Nie mówię, że Skin jakby źle rozegrał ostatni test, który chciał zrobić Andorowi. Myślę, że Andor miał co do niego rację. Ale w tym serialu myślę, że jest to wątpliwość, której nie można tak kompletnie odrzucać. Znaczy, rzeczywiście jakby Vel reaguje na informacje o tym, że Skin chciał ich tutaj zostawić totalną niewiarą. Znaczy, ona mówi, że to nie jest Skin, nigdy niemożliwe. Tak, bo Andor wchodzi do gabinetu doktora Czworołapego, gdzie właśnie przykrywają Nemika płachtą, bo nie udało się go uratować. I Vel, kiedy słyszy o śmierci Skina, jakby zakłada, że Andor zabije ją, a przynajmniej ukradnie 80 milionów. Andor mówi tylko, że nie, on chce tylko to, co mu obiecano, że weźmie sobie 200 tysięcy, z czego... I nawet zapłaci 30 tysięcy temu lekarzowi za statek. Ma w szopie, dodajmy. Ma statek w szopie. Znaczy, Andor nie precyzuje, że te 30 tysięcy to on wypłaci z jego 200 tysięcy, ale też jakby ta rozmowa nie jest tak przeciągnięta, bo Andor właściwie jakby zostawia Vel z tą wiadomością i chce się pożegnać, ale Vel mówi mu tylko, że Nemik zostawił Andorowi swój manifest, który pisał. I Andor... A przy okazji Andor też zostawia ten kajber, który tak. dostał od Lutena, oddaje Vel, żeby mu przekazał. Tak, oddaje kajber, zabiera manifest. I... No więc tak, więc to nie będzie triumfalny wlot Andora do siedziby rebelii z 80 milionami i od teraz Andor tak, zostaje rebeliantem. Znaczy, myślę przede wszystkim, że czeka nas przeskok w czasie. Ten sezon miał pokrywać rok. Na razie pokrywa tydzień. Więc gdzieś tutaj musi być przeskok w czasie. Myślę, że to będzie tutaj. A jednocześnie to oznacza, że znowu musi dojść do zbiegu okoliczności, który skrzyżuje ścieżki Andora z rebelią. Nie wiem, myślisz, że Luten będzie w stanie znaleźć go jeszcze raz? Zrekrutować go jeszcze raz? Znaczy to jest... Znaczy, ostatnie, co widzimy w tym serialu prawie, to jest zebranie w siedzibie bezpieki i informacja o tym, że teraz macie przekazać, znaczy wszyscy przywódcy departamentów mają przygotować plan odpowiedzi na tę kradzież. Więc na pewno w tym momencie Imperium ma zamiar wleźć z butami. Więc podejrzewam, represje. Że teraz będziemy mieli... Tak, będziemy mieli parę miesięcy, kiedy oni wchodzą, a przy okazji wiemy też, że Dedra będzie szukała tego Starpuffa, tej jednostki nawigacyjnej. Dedra musi się w końcu zorientować, że nawet jeśli Blevins nie daje jej swoich akt, to że tak powiem, jego główny świadek jest pod jej nosem na Coruscant i ona musi w końcu znaleźć Karna. Tak, no właśnie, więc podejrzewam, że to ona znajdzie Karna, Karn ją doprowadzi do Andora, a to zmusi Andora do współpracy z rebelią, no bo jakby... Jeśli wspomnimy zwiastuny, Dedra trafi na Ferix, bo tam są sceny, kiedy ona przesłuchuje Bix. A, okej. Okay. Nie pamiętam trailerów zupełnie, więc tutaj właśnie, akurat... To jest ciekawe, że te trailery, one nic nie mówiły o serialu, dopóki nie zaczniesz go oglądać i teraz nagle elementy schodzą na swoje miejsce. W każdym razie ten odcinek jakby kończy się, Andor odlatuje ze swoją dolą, zostawia prawie 80 milionów Vel i potem mamy właśnie scenę w siedzibie ISB,
Mamy scenę w Senacie Galaktycznym, gdzie Mon Mothma próbuje przemawiać, ale wszyscy senatorowie jakby są zajęci czymś innym, wychodzą, bo po Senacie szerzy się wieść o ataku na Aldani. I ostatnia scena to jest chyba już następny dzień, kiedy w galerii Lutena jego asystentka prezentuje jakiś naszyjnik klientce, a znudzony mąż klientki siedzi i tam bawi się tabletem i tak rzuca na rympał, a może macie coś z Aldani. I jakby Luten jest przerażony, słysząc tę nazwę, bo jakby to jest słowo, które nie powinno tu paść w momencie, kiedy on zaciera ślady, no więc tylko pyta, ale czemu pan pyta? Na co on mówi, no rebeliancki atak na Aldani, wszędzie o tym piszą. Na co Luten mówi, muszę sprawdzić na zapleczu, może coś mamy. Tamten mówi, naprawdę, ale ja tylko żartowałem. A Luten musi iść na zaplecze, bo go rozpiera. I ostatnie ujęcie to jest po prostu szczerze śmiejący się Stellan Skarsgård, bo on tylko wie, że atak się udał. On jeszcze nie wie, jaką cenę zapłaciła ta komórka. Tak. No i że tak naprawdę nie ukradli wszystkiego, co mieli. Ale tak jak to jest pokazane, oni ukradli większość, prawda? To nie jest tak, że napad... Znaczy, tak mi się wydaje. Że uciekli z drobniakami stamtąd. Znaczy, dużo jeszcze tego zostało w tym... Moim zdaniem oni ukradli tak mniej więcej połowę. No, wciąż. Ale tak tylko na oko, takie miałem wrażenie. Jeśli przewidujemy, co teraz może się wydarzyć i znowu wspomnimy zwiastun, to myślę, że nie jesteśmy już daleko od sceny, gdy Luten odwiedzi Saw'a Gerrera, bo teraz będzie miał pieniądze, żeby argumenty w ręku, twardą walutę jako argumenty. A propos, puściłeś rozmowę Lutena z Andorem, a tam pada moment, gdy Luten pyta go, jak sądzisz, kim jestem, na co Andor strzela SEP, Alliance, Guerrilla, jakieś czwarte słowo, Partizan Rebel. Chyba. Nie. Co powiedziałeś? Nie powiedziałeś teraz Partizan dwa razy? Guerrilla Warfare. Wiesz, o co mi chodzi. To jest o tyle ciekawe, że ja się oczywiście zawiesiłem na słowie Alliance. Bo według timeline'u, póki Mon Mothma jeszcze jest w Senacie i nie zadeklarowała oficjalnie, że schodzi do podziemia, to sojuszu rebeliantów jako takiego nie ma. I teraz nie wiem, czy ktoś nie dopilnował scenarzysty, żeby nie użyć tego słowa, czy chodzi o jakiś, nie wiem, jakiś mniejszy sojusz. No ale, że tak powiem, to jestem ja, który chciałby, żeby wszystko do siebie pasowało, bo obejrzałem za dużo seriali animowanych. Natomiast w ramach tej sceny to nie ma znaczenia. Znaczy, chyba, że jakby istnieje sojusz, który jakby później zostanie jakby, do którego dołączy się reszta rebelii. Czyli po prostu jedna z frakcji nazywa się sojuszem. Czyli jest po prostu sojusz, a dopiero potem to będzie sojusz rebeliantów dla odnowienia republiki. Cokolwiek, na coś w tym stylu. No. Bo nazywa się sojuszem rebeliantów, bo misję ma taką, żeby zbierać wszystkie komórki i z tego wyrośnie prawdziwy sojusz. No. To jest czyste teoretyzowanie. Jak myślisz, co pokazuje nam ten serial? Czy Luten Rael, on ma Vel i jej grupkę? Czy on ma kilkanaście takich grupek, które realizują akcje w całej galaktyce? Moim zdaniem musi mieć ich więcej. To jest pytanie, czy Dedra ma rację, czy ona chce widzieć duży bunt i rebelię na horyzoncie, która jeszcze nie istnieje. W sensie, czy naprawdę są ataki wykorzystujące te same metody, bo są sterowane wszystkie przez Lutena? Czy są te niezależne grupki, w których ona się dopatruje, że ktoś musi stać za tym duży przeciwnik, bo to niemożliwe, żeby grupka tycich mróweczek nam tak wchodziła za skórę. Znaczy, rzeczywiście, tak, jak jej powiedziałem tak trochę w pierwszym odruchu, że no musi być ten, ale biorąc pod uwagę reakcję Lutena na wszystko, co się dzieje, to nie jest ktoś, kto przeprowadzał takie akcje już wcześniej, tylko po prostu to jest
to jest wreszcie to, co wyszło, to do czego się przygotowywał i w co włożył dużo pracy. Więc moim zdaniem to nie może być po prostu jeden z wielu projektów. Nie wiem. Nawet gdyby ten był największy. Nie jestem przekonany. Swoją drogą, bo w ogóle o tym nie powiedzieliśmy, że ale jak to tak, nasi bohaterscy rebelianci kradną pieniądze i w ogóle. Bo w tym serialu są właśnie nawiązania do Irlandii Północnej, do tego, co Anglicy zrobili Szkotom, więc Imperium jest. Ja nie mówię, że twórcy się tym inspirowali, ja tylko podaję to kompletnie jako przykład, że ojciec naszej niepodległości, w ogóle pan Józef Piłsudski, był napadł na pociąg, żeby obrabować Rosjan z pieniędzy. Także jak najbardziej, że tak powiem, rebelie muszą się jakoś finansować. Tak, znaczy, biorąc pod uwagę, że serial wzoruje się na Irlandii, to byłoby bardzo dziwne, gdyby teraz wybielał rebelię na zasadzie, że ona nigdy nie robi nic, żeby skrzywdzić postronnych. Na pewno, jeśli nie tutaj, to w następnym sezonie będziemy mieć ark, w którym Cassian będzie musiał zamordować jakiegoś dobrego ojca, dwójki dzieci, a przy okazji imperialnego gubernatora. Znaczy, jestem przekonany, że to będzie w dużej mierze skoncentrowany wokół Guerrery, bo on jest w Gwiezdnych Wojnach tym radykalnym rebeliantem, który idzie za daleko, więc podejrzewam, że wszystkie jakby największe grzechy rebelii będą z jego ręki, ale też nie sądzę, że ale Andor musi w tym uczestniczyć i Poczekaj. Że reszta będzie bardziej przypadkowa. To są dwa problemy. Jednym problemem jest Rogue One, gdzie oni potrzebują Jyn, żeby wprowadziła ich i jakby zapewniła im audiencję u Saw'a Gerrery. Andor nie może mieć relacji z Gerrerą, bo Rogue One wtedy nie ma sensu. Nie potrzebowaliby Jyn do niczego. Znaczy to prawda, biorąc pod uwagę, Forest Whitaker nie ma tak naprawdę roli w tym serialu, będzie miał cameo w najlepszym wypadku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, to jest to, co mówiłem o różnicy między Andorem a poprzednimi serialami aktorskimi. Poprzednie seriale aktorskie były kreskówkami z żywymi aktorami, Andor jest serialem, nie powiem dla dorosłych, ale o to mi też chodzi. Ale myślisz dla dorosłych. O to mi też chodzi, że ta prosta kreskówkowa moralność moim zdaniem w Andorze nie ma miejsca. A kiedy mówię kreskówkowa, mam na myśli dosłownie na przykład w Rebeliantach Saw Gerrera się pojawia i oczywiście jest tam tym, który walczy o wolność za bardzo i dlatego krzywo na niego patrzymy. Myślę, że w Andorze znaczy, Andor będzie walczył o wolność dokładnie tak samo. Znaczy, chcę w to wierzyć, znaczy mam taką szczerą nadzieję, tylko, że pytanie, na ile wolną rękę ma Tony Gilroy? To jest jednak wciąż Disney. I podejrzewam, że jakby mimo wszystko Disney nie będzie chciał aż tak mocno iść w te odcienie. Ale zobacz, tutaj jest ten moment, kiedy fakt, że Andor jest prequelem, daje twórcom swobodę. Bo czego jest prequelem? Jest prequelem Rogue One, w którym Andor mówi, zrobiliśmy... Ja i pokazuję anonimowy żołnierzy za sobą, zrobiliśmy dla rebelii straszne rzeczy. Teraz chcemy zrobić coś dobrego. Aha. Jakie straszne rzeczy robili? Okay. Może zobaczymy to w tym serialu. Okej. Okay. Znaczy mówię, mam taką szczerą nadzieję, że jakby że ten serial ma dużo wolniejszą rękę niż cokolwiek innego i może się zagłębiać w te odcienie szarości. Znaczy, w dużo głębsze odcienie szarości niż tylko czy zabijemy wszystkich, czy nie zabijemy nikogo, czy odcień szarości jest taki, że zabijemy tylko złych ludzi. Tak, potraktowaliśmy po łebkach jedną kwestię, która zasługuje jeszcze na kilka minut i to będą ostatnie minuty tego odcinka, bo jest już późno. Mówiliśmy o relacji Andora ze Skinem, jako tym, którego tam dźga i tak dalej, ale Nemik jest drugą najbardziej rozwiniętą postacią z tej grupy i Andor z nim ma jakby równie, powiedziałbym wręcz, równie intensywne sceny, tylko w zupełnie inny sposób, bo Nemik jest idealistą. Nemik jest na drugim końcu spektrum, zwłaszcza kiedy Skin ujawnia swoją prawdziwą naturę. Nemik jest idealistą, Nemik całym sercem wierzy w to, co robią i co ważniejsze, próbuje znaleźć słowa dla tego, co robią i czemu to robią. I on naprawdę pisze polityczny manifest rebelianta i dostajemy z niego cytaty,
I to są kwestie. To są kwestie idealisty, który mówi o potrzebie buntu i potrzebie wolności i ujmuje to wszystko w bardzo, jakby to powiedzieć, on niemal pisze poezję o buncie, kiedy ujmuje to, że tempo opresji przekracza naszą możliwość pojmowania jej. Kiedy mówi, że łatwiej jest schować się za 40 ludobójstwami niż jednym incydentem. Tak, on opisuje imperium, on opisuje imperialistyczne metody i to, jak wygląda funkcjonowanie aparatu. Boże, zabrakło mi słowa. Represji, terroru, bardziej chodziło mi o totalitaryzmu. No, dziękuję. Sobie, dziękuję. Jakby widać, że to jest całe to jest całe jego życie z jednej strony, z drugiej strony on mówi, że on pisze, kiedy nie może zasnąć. On nie jest politologiem. On, jakby słusznie mówisz, jakby on jest bardziej poetą, pisarzem, który po prostu jest zainteresowany kwestiami politycznymi. Ale to nie jest to, że on ma jakąś głęboką znajomość systemów politycznych. On się skupia na ludzkich sercach i to chce opisać, jakby i po prostu próbuje zrozumieć rzeczywistość, w której się znajduje. On próbuje opisać mechanizmy polityczne, zwłaszcza kiedy dowiaduje się, kim naprawdę jest Andor i jeszcze zanim zacznie się skok, mówi, hej, nie mogłem zasnąć, napisałem rozdział o tobie. Znaczy nie o tobie, Clem, to pewnie nie jest twoje prawdziwe imię, ale ogólnie o najemnikach. I zaczyna cytować roli najemników w rebelii. Dokładnie. Strasznie fajna postać. Miał wypisane, że zginie od pierwszych swoich scen. Szkoda, że tak szybko. Znaczy, miał tak bardzo wypisane, że zginie, że ja do samego końca liczyłem na to, że jednak przeżyje. Że zostanie Charlesem Xavierem rebelii i jakby będzie jeździł na wózku do końca serialu, ale że jednak przeżyje i będzie dalej pisał. Niestety. Ale też no, jakby taką śmiertelność w tej grupie była wyższa niż się spodziewałem. Nie sądziłem. Spodziewałem się, że tak powiem, jednej ofiary. No tak, a tak naprawdę przeżyła ostatecznie tylko Vel. No i Sinta. No Sinta, tak, racja. No i chyba, że ja wciąż się spodziewam, że któryś albo Tamarin, albo Gorn jeszcze będzie no, więźniem. Możliwe. Nie wiem, ale nie wiem, czy to ma sens. Znaczy, że tak powiem, jeśli Dedre będzie potrzebowała okruszka... No dobra, muszę powtórzyć to, co powiedzieliśmy w tym tygodniu. To znaczy, omawiamy tutaj, mówimy to, co się wydarzyło, ale żeby docenić wszystkie zalety, to naprawdę trzeba to obejrzeć i zobaczyć, jak to się wydarzyło, bo ani nie oddamy tego napięcia w szóstym odcinku, ani nie oddamy głębi wszystkich tych rozmów, bo one naprawdę są wielopiętrowe i ja teraz będę to oglądał drugi raz, bo się rozsynchronizowałem z Megu i będę się bardzo przyglądał Skinowi w jego konfrontacjach z Andorem. W sensie ja już obejrzałem Megu, jeszcze nie, i będzie nadrabiać, będę jej towarzyszył. Ale właśnie ja dlatego liczyłem, że przed nagraniem będę miał trochę więcej czasu i dlatego zacząłem oglądać z dubbingiem właśnie po to, żeby ewentualnie nagrać jakieś ciekawsze kwestie do opuszczenia w odcinku, ale też właśnie tak z ciekawości, jak zostały te dialogi przetłumaczone, bo tam jest sporo głębi. Jakby część z tego się gubi, ale tak jak widzę, jest całkiem nieźle. Znaczy to nie jest tak, że czasami bywa tak, że po prostu czytam tłumaczenie i widzę, że jego autor nie wyłapał żadnego drugiego dna tej rozmowy, tylko po prostu przetłumaczył to, co powierzchownie rzeczywiście mówią. To wydaje się całkiem nieźle przetłumaczone, a ja przy tym nigdy nie oglądam rzeczy z dubbingiem, więc tak. Ciekawe doświadczenie. Zainteresowało mnie to. Tak, więc być może więc będę mówię, tak kontynuował. Jeśli zwykle słuchacie kowbojów, choć wcale nie oglądacie tych seriali, zróbcie wyjątek. Dla Andora warto, jest fantastyczny. Ja dzisiaj siedzę i wysyłam prowokacyjne tweety w rodzaju top 3 Gwiezdnych Wojen, Imperium kontratakuje, szósty odcinek Andora, ostatni Jedi w tej kolejności. I to jest oczywiście ten, jak to się nazywa, no,
recency bias po polsku, ponieważ jestem po tym na świeżo, to jest to większe w mojej pamięci, ale myślę, że jak emocje opadną, to nie zmieni się wiele. To jest naprawdę świetny serial, a szósty odcinek był po prostu rewelacyjny. A teraz słyszę dzieci u bram i muszę chyba wrócić do życia rodzinnego. Więc skończę. Tak, zostawcie nam jakieś komentarze czy coś. Było miło. Słyszymy się za 3 tygodnie prawdopodobnie. Chyba, że faktycznie z tą kolejnością odcinków dzieje się coś nietypowego. Zobaczymy za tydzień. Może zostaniemy zaskoczeni. Bam. 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 Bam.